Start streaming? Very good? Ja byte. O, jak to się cudownie stanęło, że się właśnie zobaczyliśmy, usłyszeliśmy. Nawet pojęcia nie macie, jaka to jest dla mnie ostoja spokoju pośród chaosu całego tego dnia. Bardzo się cieszę, że będę teraz pogrywał w Gotika i sobie z wami pogadam, ale to będzie fajny wieczór. Pojęcia nie macie. Serdecznie was, po raz kolejny zresztą przepraszam za delikatne spóźnienie. Tak naprawdę musiałem całą transmisję przesunąć o 10 minut, ale po prostu cały dzień jeździłem po sklepach. Cały czas pracujemy z moją żoną Bianką nad umeblowaniem ostatniego pokoju naszego mieszkania i po prostu dzisiaj za tymi mebelkami żeśmy jeździli. No i to był taki dzień strasznie mocno zaganiany, a w momencie kiedy już wlazłem do domu, wbiegłem, no to po całym dniu musiałem cokolwiek zjeść, bo tak, pierwszy posiłek spożywałem przed chwilą, dosłownie przed sekundą. Inna kwestia, że gdyż azalisz, aczkolwiek ponieważ bo, nawet bym tą transmisję uruchomił być może jako taką o czasie, ale jakimś cudem zgubiłem sobie telefon, nie wiem, potem zacząłem biegać po tym dołu jak oparzony gąsior po wrzosowisku i po prostu szukać tego telefonu, nie wiedziałem gdzie jest, całe szczęście już go zlokalizowałem, był przy komputerze oczywiście, Hilary ma na nosie okulary, wiadomo zresztą. Tak musi być. Dobra ludziska, witam was bardzo serdecznie jeszcze raz. Widzę, że pierwsi prosiacznikowie się ze mną również witają. Jakie to jest nadobne i pyszne, soczyste i pyszne, molto bene. Tak jest, tak. O, jak to znamienicie. Trochę sobie źle ustawiłem te monitory, ale hun, jakoś to będzie. Dobra, damy radę. Nie jest aż tak fatalnie, myślę, że zaraz zobaczymy grę, no bo czemu miałbym jej nie widzieć? Oczywiście dzisiaj, po raz kolejny podkreślę, będziemy ogrywali Gotika 2 Kroniki Myrtany Archolos. Archololololos, czyli jedną z najwspanialszych gier komputerowych, jakie kiedykolwiek w życiu było mi dane ogrywać, a mam 30... Boże, ile ja już mam lat? 32 wiosny na karku, musiałem sobie przypomnieć, przerachować na palcach. O, już tak człowiek się odzwyczaił. Tak czy inaczej, naprawdę, tam wielu ludzi pewnie się nie zgodzi, ale jak dla mnie ta gra to jest po prostu cud miód. Tam wczoraj ludzie narzekali, że nie ma czego oglądać u ciebie grzechu na kanale, bo takie gówna nagrywasz. Boże kochany, przenajsłodszy, cóż to za kalumnie? Jeżeli te gry, które ja wam prezentuję, są dla was gównem, to naprawdę ja już nie wiem, co nie jest kloacyną na tym święcie ludzkim Westpadole. Dobra, zobaczmy, co piszecie, dziabne herbatki, wasze zdrowie. Kontrofensywa ukraińska. Zobaczymy jak to będzie. Ukraińcy tak naprawdę z biegiem czasu mają coraz więcej zbrojeń, dlatego że reszta krajów świata i tych państw zachodu, zarówno Europy jak i Stanów Zjednoczonych, sukcesywnie ich dofinansowuje. Tam już poleciały samoloty odrzutowe, tam już poleciały haubice, tam już poleciały czołgi, więc no, zaczyna się dziać naprawdę już tak hardkorowo, bym powiedział. No, do tej pory też się tak działo, ale mimo wszystko z perspektywy owych krajów wsparcia, tak? Czyli na przykład Paktu Północnoatlantyckiego i tak dalej, i tak dalej. Inna kwestia, że pewnie słyszeliście o tym, iż Joe Biden chciał przedstawić Kongresowi amerykańskiemu taki projekt, żeby wesprzeć Ukrainę kwotą 30 miliardów dolarów. Dla Boga, naprawdę, ten człowiek chyba totalnie żyje w odrealnionym świecie, bo przecież to nigdy w życiu nie przejdzie. Jego już tam za specjalnie nie lubią u niego w kraju, już na niego psy i koty wieszają i jeszcze inne tam, powiedzmy, trzodę chlewną na nim wieszają za to, że za mocno wypiera budżet własnego kraju, żeby pomagać jakiemuś innemu państewku, które tak naprawdę jest zlokalizowane połowę kuli ziemskiej i dalej. I oni nawet o tym nie słyszeli, nie? Już teraz na niego psioczą, a ten chce zaproponować coś takiego, być może już nawet zaproponował, już nie pamiętam. Musiałem to teraz sprawdzić, ale był taki projekt. No to jest kompletnie odrealnione, nie? Dobra, co tam jeszcze ciekawego? 7 lat mnie oglądasz, matko bosko, kochano, to się napaczyłeś, napaczałeś się normalnie, Inoros. Live z farminga, Jezu Chryste, kiedy przestaniecie wreszcie o to pytać? Wy cały czas zadajecie, ja powinienem sobie normalnie takie najbardziej oczywiste odpowiedzi wypunktować pod moimi streamami, gdzieś taką listę stworzyć i bym tylko do punktu odsyłał, nie? Takie podstawowe pytanie, kiedy Seven Days to Die? Albo czy nagrasz City Skylines? Kiedy zasiądziesz do Wiedźmina? Co z tym farmingiem? No to są takie pytania, które wałkujemy, odnoszę takie wrażenie, że bezustannie. Oczywiście, jeżeli chodzi o farminga, na razie nie planuję przechodzić na strumyki, dlatego że doskonale się bawię grając w singlu i również doskonale się bawię pierdacząc i popierdując, wypierdując wam ciekawostki na tej serii, których jest dosyć mnogo i to taka bardzo wartościowa seria mi z tego wyszła. Oczywiście, no, nie w alternatywie do innych, bo zazwyczaj w moich seriach dużo ciekawostek jest. No ale jednak farming ma wolniejsze tempo, więc... Przepraszam.
Mówiłem wam, że dopiero co jadłem, się tak trochę przypomina. Więc to jest idealne, po prostu taka prerogatywa do tego, żeby rzeczywiście odpłynąć w te tematy meandrujące w okolicach realnego świata. Co tam ciekawego jeszcze piszecie? Witam, witam, oczywiście, że witam. Budżet naszej armii to plus minus 12 miliardów dolarów. On się nie przejmuje tym, bo i tak kończy z polityką po skończeniu kadencji. Tak, tak, wiem. Zresztą ja o tym też kiedyś mówiłem na jednym z moich materiałów typowo politycznych, że Joe Biden, no, opinię publiczną ma w dupie, bo tak naprawdę jego to ani ziemi, ani parzy. On nie tylko kończy już z kandydaturą na takie stanowiska, ale kończy z polityką jako taką. To już jest taki emeryt. Lend-lease że co, że ożywił. Lend-Lease'el, znaczy kwestia tego, jak to nazwiemy, nie? Lend-Lease'el już od dawna jest, od dawna funkcjonuje, bo pomoc zbrojna Ukrainie funkcjonuje nieomal od pierwszych dni tego konfliktu, tak? Dobra, ludziska, rym-cym-cym, pararararararara. Dzisiaj gramy w goticzka, ale to będzie cudownie, prawilnie, niebywale. Mam nadzieję, że zaraz wszyscy wspólnie dookoła zobaczymy grę. Zaraz wam opowiem, na co są składki dzisiejszym dniem. Tak jest, już to powinniście widzieć, już to powinniście słyszeć. Zatem wczytaj grę, poproszę. Ale wiecie co? Mam takie déjà vu, połączone z ogromnym sentymentem. Ta gra jest tak potwornie zbieżna do Gothica. Ta gra jest tak ekstremalnie podobna do Gothica 1 i Gothica 2, że kiedy ją odpalam, kiedy widzę ten interfejs, kiedy loguję się do mojego stanu, do mojego zapisu gry, ja naprawdę się czuję jak za czasów dzieciństwa, jakbym grał w 2001 roku. To jest niesamowite, to jest po prostu... Ach! Dziękuję wam szczerze, kochani twórcy tej gry, Polacy, żeście poczynili takie dzieło, no bo dla mnie to jest po prostu... Wow, to jest rewela. Dobra, który to będzie ostatni zapis? 20, 25, 20, 19, 25, 30... 32, 35, czyli to by był ostatni zapis gry. Dobrze mówię? 35? No tak, nie chcę być inaczej. Dobra. No to rym cym cym! W głupi dym! Świetna tapeta. Tapety mi Bianka ustawia, ja tam się w to już nie pultam. Zaczynaj grzechu, bo karkówka z kretu szczura mi stygnie. O ja cię, panie, tak być nie może. Ale to, kurde, zacne sobie te transmisje robicie. Ja tutaj normalnie siódme poty z siebie wylewam, żeby wszystko było najwyższych lotów, najwyższej jakości, jak to tylko możliwe. A tamto normalnie po drugiej stronie radio mikrofalo, tele, duperele, odbiorników, to se szele. Ja tam słyszę karkóweczki, kiełbaski, grill, fortunki. No ja cię, panie. No to naprawdę zacnie. Dziwne jakieś mi komunikaty wyświetliło, dobra. Czyli tak, poczekamy aż się wszystko załaduje, aż gra przestanie ciąć, bo ciąć przestać powinna w istocie, no i pogrywamy, kurde mać, ale także wióry będą lecieć, god damn it, god damn. Jak to się sterowało, muszę sobie przypomnieć. A, czyli to jest skok. A taki skok jakbym chciał... Nie, to jest jakaś mana. Mana, mana, ta ta da da, da. Mana, mana, ta ta da, ta. Dobra, czyli to jest to, wyjęcie broni... Aha, to jest spacja, okej. Okej, dugi. Kusza, kusza jego mać! Tak jest i jeszcze tylko, o właśnie, no to już jesteśmy wprawieni w boju, wiemy wszystko. Dobra, na początek, na dobry start dzisiejszego gameplayu, znowu dziabne herbatki, wasze zdrowie. Pomysł Bidena przejdzie? Moim zdaniem nie, bo na to musiałby wyrazić zgodę cały kongres. No byłoby to naprawdę ekstremum, ale może się zdziwię, zobaczymy. Grilla odpalasz, o kurde, wy to naprawdę macie seszele tutaj, muszę przyznać. Iść po 24 piwa. Tak mało? No co ty to, co to, na co ci to starczy, na waciki? O. Kawior sobie posypany złotem. O, mógłby w gardle stanąć, ja nie wiem. Ja nie wiem. Dobra,
Właśnie, jeszcze ważna kwestia na sam start Strumiszcza i lecimy z gameplayem. Mianowicie, na co są składki dzisiaj, z tego co widzicie. Pierwszy próg składkowy, tajemniczo zatytułowany World Truck Australia. Nie wiem, czy wiecie, być może wam ta informacja jakoś umknęła na kartach historii, dziejów, świata gier komputerowych. Niemniej jednak zbliża się coś takiego. Jest taki tytuł growy, który powstaje i zbliża się na rynki ogólnoplanetarne, ogólno-międzydupogalaktyczne, wielkimi krokami. Jest to World Truck Australia. Do tej pory powstał Euro Truck Simulator, czyli Europa, powstał American Truck Simulator, czyli Ameryka, Stany Zjednoczone, no a teraz powstaje World Truck Australia, który to ma tyczyć się tematyki właśnie owego jakże oddalonego od nas kontynentu australijskiego i ich transportu drogowego. Wiecie, pociągi drogowe, te najpotężniejsze ciągniki siodłowe świata, nieprawdopodobne rzeczy, bardzo fajna grafika, bardzo realistyczna, ultrarealistyczna fizyka, podobno rozbudowana mapa na 1000 kilometrów. I właśnie chciałbym stworzyć materiał, bo jeszcze go nie stworzyłem notabene, ale jeżeli się uzbiera ten próg składkowy, to stworzę materiał dotyczące właśnie tej gry, czyli po prostu pokażę wam ją, poopowiadam, jakie są informacje prasowe, co do tej pory o niej wiadomo, bo to może być naprawdę fajny tytuł, powiem szczerze. Tak mi się wydaje. No, a drugi próg, no to dwa klipy jednego dnia, to już doskonale tą formułę wszyscy kojarzymy, nikomu tego tłumaczyć nie trzeba. I teraz zastanówmy się, co ja w ogóle muszę robić. Po wysłaniu jego wersji historii wygląda na to, że pasterz niesłusznie oskarżył Urasko. Wiecie co, zanim ja w ogóle zacznę się zabierać za jakiekolwiek misje, to na dobry start to bym poszedł po prostu za miasto, tak jak poniekąd tytuł owego materiału świadczy, to znaczy chciałbym zająć się oprawianiem jaszczurów, a żeby jaszczura oprawić, to najpierw trzeba go ukatrupić, takie są bezduszne prawa natury Matki Ziemi. Więc dzisiaj będziemy na dobry start oczyszczać lasy, natomiast jeszcze chciałbym zobaczyć, bo nie wiem, kto tutaj w ogóle handluje jakimiś pancerzami, ale pancerz to ja mam bardzo słaby, on jest taki felerny, to jest jedna z najsłabszych kurtek w grze, strój marynarza, no ja cię panie, no z dupy, więc fajnie by to było wymienić na coś lepszego, tylko musiałbym wyczytać jeszcze taką ważną informację, mam 35 punktów wolnych nauki, też to trzeba w coś włożyć. Ważna informacja, mianowicie chciałbym taką informację mieć. Ogólne informacje to będzie tutaj preparowanie, nauka, runy, wydobywanie, wytwarzanie, poznawanie magii, gotowanie, nauka silba, kupowanie przedmiotów. O! A czym się... Aha, dobra, to będzie to. Dobra, zobaczmy. Rzeźnik, pieczywo, trofea, cieśla, narzędzia, mięso, myśliwy. A nie ma żadnych takich? No to mi się to dziwne wydaje. A, bo tam na dół się jeszcze da, dobra. Jedzenie, przepisy, alkohol, materiały, narzędzia potrzebne do zadawania. Handlarz sprzedaje wszystko, czego można potrzebować w dziczy. Wejt przesiaduje przy północno-zachodniej bramie. Bronię białą, materiały do wytwarzania przedmiotów. Thorsten. Wejt i Thorsten. Tak bym powiedział. Tak, muszę ich odnaleźć. Thorsten to będzie ten kowal tutaj, więc zaraz sobie do niego pójdziemy. Boże, jaka ta gra jest ładna! Ja wiem, dla was wygląda jak kupa, ale ja się naprawdę zachwycam, bo to jest właśnie ten sentyment. Ale poza tym, że to jest sentyment, to taki minimalizm też potrafi być bardzo urokliwy, powiem wam szczerze. Ej, ty! Nie ma takiej rzeczy, której bym nie naprawił. Czego potrzebujesz, chłopcze? Nie ma takiego odbytu, którego bym nie zeksplorował. Pokaż mi, co masz na stanie. O właśnie, to bym chciał. Pokaż mi, co masz na stanie. Co ty w ogóle, chłopie, masz? Bo ja... Aha, nie mogę teraz zobaczyć, co ma. W każdym razie mój miecz prawdopodobnie zadaje obrażenia w okolicach 21. Ty masz takie fajne rzeczy, które zadają nawet po 50. Więc grubo. Zręczność. Ja bardziej w siłę bym chciał iść, powiem szczerze. No to na przykład fajne, krótki miecz, proszę bardzo. Obrażenia się 40, wymagana siła 30, 200 kosztuje. Jak tych futer troszeczkę, a raczej skór, no bo ciężko powiedzieć, żeby jaszczur miał futro. Jak tych skór troszeczkę zyskam, to myślę, że wtedy odejdę właśnie w to, żeby zacząć to wszystko skupować. Damiano, 5 złotych. Jakieś fajne bronie i tak dalej. Wracając do tej książki, co czytam, jakby miał urodzić się w średniowieczu, musiałbym być szlachcicem. Chłopstwo i mieszczanie nie mieli żadnych praw. Nie chciałbym słyszeć całe życie od możnego: zejdź mi z drogi, typsie.
No niestety, panie Damiano, takie to były czasy, taka jest przeszłość naszego starego kontynentu. Chociaż w zasadzie wszystkich kontynentów, bo chociaż się o tym nie mówi, no to gdzie indziej było inaczej, no nie, nie bardzo. Tak czy inaczej, ludziska... Ohoho! Wtedy się tego nie wybierało, nie? Patryk rodziłeś się, gdzieś rodziłeś 10 złotych. I co zrobić? Imperatorze, kocham cię, nie mogłem się doczekać Gotika, płakać chce mi się, gdy słyszę tę nutkę, gdy już grasz, główka wbijam ciemną fortunką. Pokaż mi swoje... Kierowcę K700 to rzeź, do chrumkoliu elegancko, wytarmość świneczki, uśmiechnięta buźka, uważaj na żaby, uśmiechnięta buźka. No dziękuję, panie Papryk, bardzo serdecznie. Cóż mogę powiedzieć, gdzieś mnie również łzy stają w oczach w momencie, kiedy odpalam tą grę. Naprawdę nie pamiętam tytułu growego, przy którym tak potwornie byłbym przepełniony adrenaliną w momencie, kiedy go odpalam. Serio, naprawdę, true story. Inna kwestia, że dziękuję, że ci się wszystko podoba i tak dalej, wszystkich pozdrowię. Natomiast jeżeli chodzi o kierowcę K700, no powiem wam szczerze, że podubałem w tych modyfikacjach jeszcze na innych stronach, poza stroną oficjalną twórców, i naprawdę dużo zobaczycie w tej serii takich maszynek bardzo unikalnych, z ubiegłego wieku, z bloku wschodniego również. O, jeszcze sporo tam naprawdę takich bardzo fajnych pojazdów będę prezentował i myślę, że o nich również opowiadał. To będzie strasznie fajna i historycznie zakorzeniona seria. Takie są moje plany, zobaczymy, czy mi to wyjdzie. Dobra, co ty w ogóle masz? Ty nie masz pancerzy, ty masz tylko paski. To tak koło dupy to stoi, no to nie bardzo. To kurde, czy w tym mieście, w tej osadzie jest w ogóle jakaś osoba, która mogłaby mi sprzedać jakiś taki poncyrz lepszy? Poncyrz is here! Piszcie, ludziska. Wygląda lepiej niż Skyrim. No nie, no bez przesady, ta gra jest minimalistyczna, wiadomo, ona jest no w stylu retro, ale jak dla mnie ten styl retro jest po prostu przepiękny. Mała ilość detali przepełniona dobrymi teksturami i fajną kolorystyką oraz złożonością świata powoduje, że to również ma taki swój jakiś charakterystyczny rytm. Takie to się staje ikoniczne, bym powiedział. On ma pancerze. Nie ma pancerzy, przecież tylko paski miał. No, w bambuko mnie ciśniesz. Nie masz kasy i tak. No nie mam, ale jak zacznę zabijać jaszczury, to zaraz będę miał. Stary, taka każda skóra trochę będzie kosztować, a tych jaszczurów tutaj jest od chuna i trochę. W tych lasach, co ty to myślisz? To są lasy jaszczurowe. Są lasy namoszynowe. Tundra, tajga, lasy jaszczurowe. No jak to się nie uczyliście geografii, błagam was. Jak zwykle zaczynam pieprzyć od rzeczy. O, taki już mój wyznacznik. Szczylaj i trafiaj, kochasiu. O, nie zdążył dolecieć, jak to prawilnie wyszło. Boże, jak ja tą grę kocham. Pojęcia nie macie. Ja się po prostu czuję jak na jakimś ekstazy, no true story, nie wiem. Nie wiem nawet jak to nazwać, po prostu ta gra to jest dla mnie jak narkotyk. Bardzo to odczuję, znaczy strasznie się cieszę, że teraz takie czasy nastały, że jednocześnie na kanał wlatuje Farming, którego potwornie mocno kocham i jestem zahipnotyzowany tym tytułem, absolutnie bez pojęcia. Z drugiej strony również Gothic, no to jest po prostu rewela, nie? Ale jak te gry zaczną mi się kończyć, no to oj, straszne to będzie, bardzo to odczuję i przykro mi będzie, naprawdę mi będzie przykro. Chodź tu, dziadu! Chodź, powiadam ci, dziadu, ty! Ty, łajzo! Ty, krukodupiu, ty! A, trochę pozrywałem. No, ale to się odkuje. Odkuje się, bo te wszystkie skóry to będzie na hyndel. Hyndel, hyndel. Co z tym gównianym zadaniem? Nie pamiętam o gównianym zadaniu. A, żeby podłożyć kloacynę pod ten, do kuchni. To już zrobiłem na poprzednim strumiku. Z tego, co pamiętam. Dzisiaj, ludziska, na razie zadania na boczny plan, na boczny tor, na razie łazimy po lasach, chociaż, wiecie co, też tak z dupy trochę, że chcę chodzić po lasach, bo z tego co pamiętam, ja chyba mam mało potraw teraz, nie? A, trochę mam, no dobra, coś tam pojem, ale mimo wszystko bardziej powinienem pogotować, zanim idę do lasu. No nic, Gothic VR. Wiesz co, ja tam się tym VR-em wcale nie podniecam, ja rozumiem osoby, które się podniecają i czują naprawdę wielkie podekscytowanie, bo coś weszło w VR i tak teraz będzie mógł jakiś tytuł ze swojego dzieciństwa odczuwać czy coś. Ale ja grałem w gry na VR-ze, jak dla mnie to jest takie lelum po lelum. Nie robi to na mnie większego wrażenia. Tak jak filmy 3D, jest to fajne, no taki efekt po prostu coś nowego, nie? Ale nie wiem, się jakoś... O, to jest wygłodniały! O, ten jest głodny bardzo! Przepraszam bardzo! On jest głodny! On głodny jest! Będzie chciał moją kolacynę jeść! Będzie chciał mnie ugryźć pupę! Moje jędrne pośladki posmakować! Nie może tak być! Nie może tak być! Powiadam ci! Ty to pielcza świnio, ty! O, ty kurde mać!
Ten był jakiś lepsiejszy, ludziska, za niego chyba więcej doświadczenia dostałem, ale może się mylę. Dobra, na pewno chcę zapisać, trzeba dużo zapisywać, trzeba często zapisywać, wiadomo, rozszuchrana. Tutaj, proszę bardzo. Chyba słabe tekstury i dużo detali. Wiesz co, czy to są takie słabe tekstury? No może to... No dobra, rzeczywiście. Ale ja wiem. No takie znowu potwornie słabe nie są. A czy detali dużo? No detali trochę mniej niż w realnych grach współczesnego świata, bo no umówmy się, że współczesne gry... Co to jest? A mogę rzucić wędkę? Mogę ryby łowić? No pieprzysz. No nie wierzę! Co to w ogóle jest? Ta gra mnie onieśmiela, nie? To jest po prostu jakieś... No niewyobrażalne, nie? Nie mogę! Co oni pomyśleli? Kocham was, Polacy! Grzegorz, 5 złotych. Masz piątaka na lizaka. No panie Grzegorzu, dziękuję, imienniku mój uwielbiony! Jak to zacnie, żeś normalnie napisał. Piątaka na lizaka, piątaka na piwerko chyba bardziej, ale w sumie lizak też zacna sprawa. Jak najbardziej. Nie pogardzę jakimś dobrym łakociem, słodyczem. Tutaj są krwiopijcy, tylko że to są kurde te dobre krwiopijce. To nie są takie z dupy, tylko takie bardziej potężne. Może by się je udało jakoś sposobem, wiecie. Nie, on się za bardzo wierci, no. Skubany. Skubany, skubaniutki. Uspokój dupę, leszczu! Nie będzie tak. Lepiej kupić pancerz za 700 sztuk złota na wyspie na północnym zachodzie, bo ona jest bardzo dobra i starczy praktycznie do końca drugiego rozdziału. To znaczy, wiesz co, wierzę, że masz rację, natomiast ja tak z pewnością nie zro... Perła? What? W tej grze są perły? Nie mogę! O Boże, jaka ta gra jest super! Jak to perła? Czekajcie, gdzie to jest? Gdzie to per... O, jest, proszę bardzo. Sto... Ile? Boże, kochany, 120? Wow. Brał, mów mi jeszcze. Wiesz co, jeżeli chodzi... Przy tych cenach na lizaka niedługo 5 zł może nie starczyć. No niestety, takie czasy. Jeżeli chodzi o... O co chciałem? Co ja chciałem mówić? Coś chciałem mówić! Chciałem mówić o... pancerzach. Jeżeli chodzi o pancerze, z pewnością tak nie zrobię, że będę czekał na jakiś uber pancerz, bo ja chcę po pierwsze rozwijać postać po malutku, ociupinkę, małymi kroczkami. Chcę zobaczyć, jak najwięcej tej gry się tylko uda, więc jeżeli są, na przykład w tej grze jest 50 pancerzy, to fajnie było chociaż, nie wiem, z 5 z nich zobaczyć, nie? Więc postaram się rotować brońmi, rotować pancerzami, żeby dużo tego przeszło przez moje ręce. Inna kwestia, że... Znowu sobie zapiszę, bo perłę znalazłem przecież, to się może tak zniknąć. Inna kwestia, że ludziska... Piąteczka. Damiano. Zaraz do końca. 3 złote. No w sumie nawet ta przysłowiowa szlachta nie miała kolorowo. Oskarżyli cię o intrygę lub zła stronę wybrałeś i co i gówno zarekwirowali majtek, ścieli cię, ale przynajmniej honorowo odnieca. Zarekwirowali majtek. No z majtkiem zarekwirowanym, no to już ciężko jest pływać po morzach i oceanach. O kurde. Oj, to było podejrzane. No nic, wiadomo o co ci chodziło. Chodziło ci o majątek. Nikt w tamtych czasach lekko nie miał, nawet król nie miał lekko, dlatego że też był... no, wymuszali na nim inni i tak dalej, były te intrygi. Nie miał król lekko. Powiedzmy sobie szczerze, nikt nie miał lekko w tamtych czasach, no ale co zrobić, takie to były czasy. Wow, czyli podpisałem na siebie cyrograf, bo to gówno mnie rozwali. No przecież ja mu nic nie robię. Super, dobra, czyli wiem, że tego penisem nie tykam. Natomiast kończąc temat czego chciałem? Szlak, nie mogę się wypultać. Kończąc wątek zbroi, tego tam pancerza, no to ludziska trochę pojechałeś, to takich rzeczy mi nie piszcie, że za 50 godzin to w takim i takim mieście będzie super pancerz i jego musisz kupić. No to już jest spoiler w hun, taki naprawdę bardzo mocny, ja tego nie chciałem wiedzieć, no. Umówmy się. Krwiopijca niebezpieczny, no okazał się być. Dobra, idziemy w takim razie w dół rzeki. W stronę rzeki, w stronę wody. O nie! No nie wierzę. Serio? No dobra! Okej, okay, czyli jeszcze raz. No, zdarza się i najlepszym. Trudno. USA chce osłabić Rosję. Oczywiście, że chce. Oczywiście, że oni się nie kierują Ukrainą, bo wszyscy w Stanach Zjednoczonych, włącznie z Bidenem, Ukrainy mają totalnie w dupie, umówmy się.
wszystkie ich działania, tutaj chodzi tylko i wyłącznie o Federację Rosyjską. Można znaleźć pancerz myśliwego w lesie na drodze do kopalni Araxos. No super, ja wam zwracam uwagę, że nie życzę sobie takich spoilerów, a tutaj jedziecie z coraz większymi spoilerami. Bardzo serdecznie dziękuję, że mnie słuchacie, naprawdę mi miło. Niezmiernie, że ktoś mnie tam w ogóle dostrzega po drugiej stronie monitora. To jest wspaniałe. Czuję się jak powietrze po prostu. Nie narzekaj, Grzechu, tak nie masz pojęcia, o jaki pancerz, jaką lokację chodzi. No tak, nie mam, ale nie zmienia to faktu, że takich rzeczy mnie piliście. Leśna jagoda, se wyzmę, co się będę pierdaczył. Zaczyna się deszczowo robić. Nawet jakbym wiedział, jaką lokację chodzi, to ja mam taką tendencję, że ja zwykłem zapominać rzeczy po 2 minutach, czasem nawet 2 sekundach, jak złota rybka, więc... O, dziko żbik. Ty dziku! O, no tutaj, syny! O, warg. No, warg to już gorzej, to jest potężniejsze bydle. No, o kurde, mocne to! Mocne! Świnia wielka mocna jest! Mocne! O ty, stój ty, chunie jeden! Gdzie ty, kurde? Poszł on! On jest stąd! Ty, zarazo jedna wredna, ty! Ty dziku! Ty, chodź, no w dupę! Na kabachasie, 3 złote. Super! Jak masz taką sytuację, to nie wczytuj, wciśnij N i poczekaj 5 sekund i ci się odblokuje. N? A niby czemu N? No dobra, skoro tak mówisz, no to wiem, że... Wierzę, że wiesz, co mówisz, tak? Wierzę, że wiesz. Polacy teraz wyjdą na szarą przy odcięciu gazu od Gazpromu, niby jesteśmy niezależni, a już rząd potwierdził, że będziemy uzupełniać braki od Niemiec za gaz, to Niemcy skąd niby mają? Wiesz co, to jest takie widzimisię naszego rządu, bo my w ogóle nie musimy brać gazu od Niemiec, tak samo jak nie musimy brać gazu z Federacji Rosyjskiej. Gazoport w Świnoujściu został rozbudowany, więc on normalnie może zaspokajać nasze zapotrzebowanie w 100% całego kraju polskiego. Inna kwestia, że już Litwa nawet się zobowiązała, że jeżeli tylko Polska miałaby jakiekolwiek problemy z gazem, to oni są chętni, oni nam mogą pomóc, bo oni mają nadwyżki. Więc to, że my akurat chcemy ten gaz z Niemiec ściągać, to jest tylko i wyłącznie widzimisię naszego rządu. Nic więcej, ni mniej, ni więcej. Tylko to. Czekaj, bo jaszczur nie może skakać chyba, nie? Tak se to koncypuje, słusznie zresztą, nie? A, prawda, z Azalisz to tak właśnie powiedziałem i to prawda była, jakobyś to nie miałem błędu w tym sensie znaczenia słowa logiczno-dodupnego. Co ja w ogóle pieprzę? Ten też był wygłodniały, jakaś normalnie plaga wygłodniałych topielców. Wszystkie są głodne, ja nie wiem. Takie nie na żarty, czy co? Tam jest ten Uber, soldaten! Das ist der Uber, jaszczuren! Wiecie co? Zapiszę sobie, z ciekawości znowu się zmierzę, ale raczej nie mam z tym szans. Wakabahaszy, 3 złote. Inaczej, Grzechu, bo możesz mieć inne strowanie, otwórz dziennik na 5 sekund. Dziennik? No to jest to! Topielec morski, o kurde, no to wygląda grubo. To mnie kiedyś załatwiło, to nie był taki topielec słaby z tego co pamiętam, więc... Prawdopodobnie nie powinien był tego młody dzik. O, widzisz, to z młodym dzikiem to już bardziej. Młody dzik to powinien być słabszy od starszego dzika, nie? No tak się to bierę na logikę, proszę ja ciebie. Czy możesz w to trafić? Czy ja strzelam w ziemię? Nie wiem, czy czasem w ziemię nie waliłem. A! Trochę bełtów straciłem. Ale skóra będzie. Nie. Morski hun. Morski topielec un. Nie, z nim na razie gadać nie chcę, ale tam już coś widzę, jakiegoś topielca. Oj, tych topielców trochę będzie. Jak jeszcze sprzedam sobie perłę w koronie, to powiem wam szczerze, że będzie mnie stać na jakiś porządny mieczor albo coś ten deseń. Albo na przykład pancerz. Dziku go zajopił. No takie te dzikusy są. No normalnie dzikusy, no. Kup pancerz, dialog. Aha, czyli jedna guwejta. No dobra, to jak będę w mieście, to teraz sobie zobaczę, za ile to może opchnąć. No dobra. Często będę zapisywał, trudno, musicie tego śledzia, tą flądrę zjeść, skonsumować. Nie może wam się cofnąć. Mapa się przydaje. No mapa tak, ale mapy na razie nie mam. Nie ma takiego dobrobytu, co byś pan chciał. Wygłodniały, to... Ja tego Lacha znaję, on był na Krymie. Z takimi już zwykłym walczyć. I wojować, i w ogóle.
za daleko jestem, nie trafię na taki dystans. Dużo bełtów tracę, no ale z drugiej strony trochę to pomaga, nie? Jak osłabię wroga, zanim do mnie dojdzie. Serio, czy ty masz zeza, człowieku, czy o co ci chodzi? Boże, jaki ty jesteś nieudolny. Weże, sprzedaj tą kuszę, bo zeza masz ćwokiem, jesteś jak nic. Wyszło szydło z worka. I to nie Beata! Tobie rypiesz, kurde, w dupę ty, no zostaw mnie! Hallo! O, siadło! Siadł krytyk, dobrze. Skórka i pazurka, dobrze jest. Skórka i pazurka to są dobre... Chrząszcz! Chrząszcz, chrząszcz! Chodź no tutaj, synek. Ja ci to dam! To są przeciwnicy na moim poziomie. Dobra. Już by Berien miał jakiś kąśliwy komentarz na ten temat na pewno. Że przewyższają mój poziom. Jestem niegodzien, żeby się mierzyć z chrząszczem. Chrząszczochrabąszczem. Dasz rady? No dałbyś. W bamboleo jecisz, stary. Ja widzę, żebyś dał radę. Tam się da wskoczyć, myślę. Normalnie mógłbym Gotika u ciebie codziennie oglądać. Normalnie mógłbym Gotika u siebie codziennie nagrywać, tak ci powiem też. Bez jakiejś udawanej skromności. Bo tak jak mówię, ja się zachłyskuję tą grą prawie... No nie wywalę i ona mi się nigdy nie znudzi. O kurde, ty! Jak ja kocham ich za to, co oni z tą grą zrobili. Już to wielokrotnie mówiłem, powtórzę jeszcze raz. Gdzie, chłopie, nie wejdziesz? Gdzie nie będziesz chciał szperać? Zawsze coś znajdziesz. No to jest po prostu rewela. Wszędzie zawsze jakieś znajdźki będą. Oj, żeby nie zlecieć. Tu jest roślinka. Zębate ziele. Nawet na takim zadupiu coś było, nie? Super. O. Służalność rządu polskiego nie wyjdzie nam na zdrowie. Służalność rządu polskiego jest obserwowana w naszej polityce narodowej, odkąd sięgam pamięcią. Wow. Tak trochę z dupy. Nie wiem, czy tam się dało wskoczyć, ale jeszcze popróbuję. Od najmłodszych lat mojego dzieciństwa, niezależnie od tego, jaka partia u nas nie rządziła, to ja pamiętam, że lizali dupę innym krajom sąsiednim, więc to jest akurat taki standard, bym powiedział. Nie mówię, że fajny i wesoły, ale jednak no już się zdążyłem przyzwyczaić. Najciekawsze jest to, że my absolutnie nic nie dostajemy w zamian, że to jest taka służalczość po prostu, żeby się komuś przypodobać, a ten ktoś macie totalnie w dupie, nie? I tak jest, odkąd sięgam pamięcią, no ale... Najwyraźniej nasi politycy w tym jakiś interes mają, bo ja w to nie wierzę, że to jest po prostu dzieło przypadku, że zbieg okoliczności, że podpisują kontrakty dobre dla naszych sąsiadów. O, no to dałem ciała. Dobre dla naszych sąsiadów, niekoniecznie dla nas. No to wiecie, to jest głupota wierzyć w coś takiego. To też właśnie tak nie czynię. Ufam w to, że po prostu ktoś w tym interes ma, tyle tylko, że no skoro nie państwo, no to kto może mieć? Tylko osoba, która podpisuje dany pakt i zobowiązanie. Czekajcie, tutaj jest ten pentagram. Ja bym się tepnął znowu do wioski, bo straciłem HP-ków. Inna kwestia, że zobaczę... Co? Mi się wydawało, że tutaj ten pentagram jest. Nie tutaj? Może w drugiej odnodze. Musiałem się podrapać w nohal. Dostajemy w zamian czasem wpierdziel. No bywa i tak. Dobra. A, bo ja tą runę muszę użyć. Czekaj. Poczekaj, Kazmisz, poczekaj. Runa czwóreczka, proszę bardzo. Zilbach, tak jest. No, trochę to drogę skróci. Dobra. To teraz tak, w Zilbach prześpię się. To pierwsza kwestia. Czy będę sprzedawał te skóry? W sumie nie ma po co. Na razie to jest jeszcze głupie, bo w przyszłości będę tego miał więcej, więc pójdę, jak już będę miał więcej. Natomiast nie zmienia to faktu, że przy okazji, jak już tutaj jestem, to chciałbym jakieś potrawy zrobić, żeby mieć więcej rzeczy, które mnie leczą. O, przed chwilą jadłem leczo. Dobre, dobre. Leczo, leczo.
Wiecie, co by było fajne? Poranek może być. Wiecie, co by było fajne w tej grze? Gdyby na tego typu obrazach, w jakichś domostwach, w jakichś przyzbach, były lokacje odzwierciedlone, zobrazowane, które w przyszłości zwiedzimy w tej grze. To by było spoko. To by było naprawdę fajne. Notabene ten obraz. Pamiętam, że też był w Gothiku 1. To jest z niego przeskalowany na dobrą sprawę w skali 1:1. Dobra. Kasa w większości na socjał. No to u nas jak zawsze, u nas każda kasa w większości na socjał idzie. To nawet w okresie PRL-u w znacznej mierze. Niby tam szło na rozbudowę, ale no też w znacznej mierze na socjał. Zaraz poszło za tym obniżenie wieku emerytalnego, zwiększenie urlopów różnego rodzaju, macierzyńskich i tak dalej. Preferencyjne traktowanie. Wybrzeże Topielców, proszę bardzo. No i jak ekspres po prostu. Ekspres polarny. Dobra, na tym wybrzeżu, gdzie ja zaparkowałem okręt, w cudzysłowie mówiąc, czyli swoje tłuste dupsko na początku gry, wydaje mi się, że już nic nie ma, ja tam wszystko zaciukałem, ale dla pewności jeszcze raz się tam zjawię, no i zbadam tą plażę, czy aby na pewno czegoś tu jeszcze nie znajdę. Też tak patrzę na półki skalne, czy gdzieś się nie uda wspiąć, albo coś. Lazur zachodzącego słońca, tak jest. Miałem obraz na profilowym konta Google. No widzisz, tu by się chyba dało wskoczyć, wiecie? A może nie? A tak mi się jakoś wydawało. Kurde, no mam takie Oj, 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 oj! Ty, miałeś rację, nacisnąłem N. Jakoś tak pomogło. Mi się wydaje, że tam by się dało wciubarzyć swoją... Ale chyba tam nic nie ma. Dobra, nieważne, nevermind. A propos US, tego co czytałem, to nasz rząd po prostu nie złożył i w dalszym ciągu nie składa oficjalnego wniosku o dofinansowanie Polski w sprawie uchodźców. Wiesz co, nie wiem, może tak było, natomiast... Znając polski rząd, jestem w to skłonny uwierzyć, a znając urzędników w Brukseli, jestem w to skłonny uwierzyć, że oni i tak by to olali, bo Polski nie lubią. Z uwagi na politykę, którą prowadzimy, która jest polityką suwerennościową, a nie zrzeszeniową. Więc... no jest jak jest. Dobra. Jagódka, proszę bardzo. Jagódka, raz! A tam już zostały chyba tylko te morskie topielce, no właśnie, do nich... No nie, no w sumie do nich to na razie się nie podchodzę, bo to się mija z celem. Dobra, w takim razie z tej strony wioski, lasy zbadałem. Teraz wrócę do miasta, żeby... A, wrócę przez las, to zobaczymy przy okazji, czy czegoś jeszcze tam nie znajdę. Natomiast wrócę do miasta, dlaczego? Dlatego, że chciałbym zbyć te skóry, zbyć perłę i zobaczyć, ile mi zostanie hajsu. Może by się udało coś tam kupić, w coś zainwestować. Zobaczymy. A. Babka widziała u mnie, jak magnat z Gothika zażyna harpie. No chyba to nie jest takie krwiożercze obrazisko, że nie można na niego patrzeć. Wydaje mi się, że mogę jej zafundować gorsze sceny. Okej, ognista pokrzywa. Tam coś będzie? Chyba nie. Chyba nie. To się cofniemy tutaj. Niewiele widzę, ale nawet w takich miejscach twórcy gry potrafili coś zakamuflować. Zresztą przed chwilą podniosłem ognistą pokrzywę, więc wiecie, warto łazić po takich zadupiach. Tutaj akurat już nic nie ma. No, czemu spadłeś na twarz? A nie lepiej na nogi jest skakać? No nie wiem, tak by mi się wydawało. Może jestem mało logiczny, ale kurde, no chyba ma to sens. Dobra. No, nie wiem, czy ja tu byłem. Chyba mnie nie było, bo sierwojada tam widzę. Zobaczmy, czy coś będzie tu. Tam się da ewidentnie wskoczyć. To jestem pewien na 1000000%. No w trąbę mnie ciśniesz, Józiek. Wskaż no uczciwie.
proszę ze mną kooperować! Proszę kooperować! Proszę kooperować! Tam się na pewno da wejść, jestem pewien. Nie róbcie ze mnie wariata! Serio? Czekajcie, jeszcze popróbuję. Tam coś może być skampione fajne. Fajne coś. Jestem pewien, że tam można wejść. Aż, teraz mi źle ślizgnęło. Dupiszcze. Te. Ajajaj. Karamba, que pinche paranoido, seniora. Jeszcze raz. Szlak sam się ześlizguje. Nawet tu nie mogę stanąć za bardzo. Czekaj, jeszcze spróbuję w jednym miejscu. A jak się nie uda, to olewam. A, tam nie mogę dojść. Też się ześlizguję. Ha. Twardy orzech laskowy. Wiem, że to się fascynująco ogląda, jak skaczę po jednym kamieniu przez 20 minut. Dlatego właśnie to robię, żeby was zadowolić. Nie, dobra, trudno, nieważne. Okej. Wow, runa nie, ja chcę to. Ty łajzdo zasrana, ścierwojadowa ty. Dobra. Może tędy by się udało. God damn it. Zaraz, uno momento por favor. Może, a może nie. Warto zapisać. Siódemeczka, proszę bardzo. Zamiast za pomoc po wojnie, na przykład surowce, że co, Ukraina da? Nie chcę o nich źle mówić, ale o ile trochę się znam na świecie, a trochę się znam, to raczej będzie system w stylu obroniliśmy się, więc dobra, na razie dzięki za pomoc, miło było, nie? Wątpię, żeby oni jakoś się zrekompensowali za tą pomoc, tym bardziej, że ona już przekroczyła takie kwoty, że ciężko by było. Dobra, olewam tą górę, bo chyba jednak nie bardzo. Młody ścierwojad. Nie ma czego plądrować! Ty! Synek! Hono tutaj, kurde ty! Frajer bombka jesteś, rozumisz? Pani majesz mnie! Gawarujesz po ruski! Ruki wierch ty! Psu bratu ty! Jop twoją mać! Na pień wszedł, no normalnie pionowo stoi, co za dzika bestia! No nic. Dobra, jakiś taki się znalazł zapodziany młody wilk. Aha, bo ja wiem, gdzie ja jestem. Wiem, dlaczego mnie tu wcześniej nie było. Bo to jest droga do tych w dupę kopanych bandytów, co tu ostatnio mnie chcieli zabić. Damiano, a z tymi bandytami tutaj złote. Nie bardzo miałem. Majątek miało być, radę. Czytałem pewna historię szlachcica, który wszystko stracił przez niestosowne zachowania. Hrabia uznał młodszego syna za swojego dziedzica i wysłał starszego do Ziemi Świętej z 10 przybocznymi na krucjatę. No takie to były czasy, no co zrobisz? Nie było lekko, że tak powiem. Nikomu, praktycznie. Do tego... To się fajnie tak ogląda w filmach, że oni byli tacy bogaci i każdy im nadskakiwał i każdy im wszystko dawał zaraz pod twarz, żeby tylko nie musieli się schylać, że wszystko na zawołanie, klaśniesz rączką, już służba przychodzi, wszystko porobione, pałace, drogie potrawy, piękne ubrania i tak dalej. Oczywiście tak było, natomiast w poprzednich epokach, umówmy się, też właśnie była bezwzględność, też była niesprawiedliwość, sądownictwo tak nie funkcjonowało jak dzisiaj. W dodatku byłeś uzależniony od ludzi wyższych stanem od ciebie, a zawsze był ktoś wyższy stanem od ciebie, na przykład choćby taki król, nawet jeżeli byłeś magnatem. I on też, jeżeli cię nie lubił, to mógł ci z życia zrobić piekło. A nawet jeżeli sam byłeś królem, to też byłeś z kolei uzależniony od owych magnatów, więc też musiałeś się ich słuchać i też byłeś manipulowany i też byłeś skorumpowany i też rączka rączkę myła i też były kuluary i tak dalej, i tak dalej. Do tego jeszcze dodaj brud, smród, oczywiście słabo rozwiniętą medycynę. No i to wcale, jakbyś to wszystko sumował, to dojdziesz do wniosku, że to wcale aż takie epickie czasy nie były, to znaczy... No... Dobrze jest jak jest, że żyjemy w dzisiejszych. O, tak to określę. Dobra, słuchajcie. Sprzedam perłę. To jest raz. Dwójeczka jest taka, że postaram się opchnąć te skóry i zobaczymy, na co mnie wtedy będzie stać. Panie Bastian! Słyszałem, że nie do końca zrobiłeś to, co cię prosiłem. Ja to wyjaśnię. A co tu wyjaśniać?
Wygląda na to, że miałeś nosa co do Oto, decydując się, by mu nie pomagać. Cwaniak niedługo dostanie to, na co zasługuje. Podobno zakradł się w nocy do dworskiej kuchni i nieźle narozrabiał. Najlepsze w tym było to, że ciągle krzyczał, że to niby twoja wina. Nie wiem, jak było naprawdę i szczerze mówiąc, nie chcę wiedzieć. Typ zawsze wydawał mi się lekko kopnięty. Ważne, że pomogłeś jednemu z naszych, a to się liczy. Słyszałem, że Rasko był z ciebie zadowolony. Cokolwiek mu zrobiłeś, chyba wyraźnie cię polubił. Okej. Okay. Co? 100 sztuk złota dostałem! Zdradziłem faceta, gówno podłożyłem do kuchni, a ten mi jeszcze 100 sztuk złota płaci. Lubię cię, stary! No normalnie piącha jak nic. Będziesz miał misję na 8 pereł. Aha, dobra, no to w takim razie dzięki, że piszesz, bo to niby trochę spoiler jest, ale w takim razie perły będę oszczędzał. Dobra, czyli co? No dobra. Wejdę do kuchni, coś tam przyrządzę. Przygotuj posiłek. No myślę, że to głupie nie będzie. Tylko mogę to? Marynowana rzepa. To słabo. Za mało składników, nawet tego nie mogę. A, no tak, bo to... Dobra, dobra, nieważne. Co ja bych chciał? Teraz zobaczymy, bo tutaj też mogę handlować tymi potrawami. Mogę prażone owady zrobić. Gakim! Dobry! W sumie... Ja wiem. Nie mam owadziego mięsa? Przecież tyle tych chrząszczy zabiłem. Dziwne. Dobra, robimy wszystkie te potrawy, których do tej pory nie wytwarzałem, żeby móc sprzedać za gruby hajs. To się na tym też trochę zarobi. No, trochę na tym zarobię, słuchajcie. Tego bym jeszcze z 5 zrobił. Wrócamy. Wrócamy. Idę sprzedać moją kuchnię. Nadobną, jakże wspaniałą. Czy nie opłaciła się chciwość Ukraińcom? No, nie nadążam za czatami, nie wiem, co żeście tam napisali, natomiast ludziska, proszę tam na poziomie jakby coś, wiadomo. Ciary masz przez soundtrack? Ja też, a to jest właśnie najciekawsze, że to nie jest ten oryginalny soundtrack, tylko to jest soundtrack wzorowany i stworzony na nowo przez Polaków na wzór tamtego prawdziwego, autentycznego, więc to jest w ogóle ciekawe, że tak im to wyszło, nie? Mam wszystko, czego potrzebuję. No. Mam wszystko, czego potrzebujesz. Masz. Dla ciebie. 18 sztuk złota. No i w pytkę. Masz. Dla ciebie. 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 O, zaprożonego owada mi dała tylko 7 sztuk złota. 7 sztuk złota, przecież to cały chrząszcz był! Matko bosko, kochano! Nie znasz się na dobrej kuchni! Całego chrząszcza ci dałem! Coś takiego jest warte co najmniej 1000 sztuk! No baba normalnie nie wie, co żre. Witam, Grześ, zerknij proszę na Facebooka, bo na jakiś czas może nie być streamów. Dzwoniłem na telefon, ale masz chyba wyciszony. Zacznę zrobić to teraz, oczywiście poufne. Szlak, wiesz co, teraz to mi nie bardzo, bo... Czekaj, zerkam na telefon. Rzeczywiście, dzwoniłeś. Tak, miałem wyciszony, wybacz. A to musi być teraz na transmisji? Nie mogę po transmisji? Napisz proszę, bo... Po prostu nadmienię nieskrywanie, że wolałbym teraz zminimalizować, bo Gothic jak go zminimalizuje, to znowu nie wiem, czy się coś potem nie spieprzy, nie? 10 złotych. Masz. Dla ciebie. Masz. Dla ciebie. Dobre. To ci wyszło, stary. To było dobre. O, to rzeczywiście, to było fajne. Mości Belietunie, napisz no. Jak będę musiał, no to zminimalizuję grę i zobaczymy, może się nie skraszuje. No dobra.
Słuchajcie, w takim razie idziemy teraz do gościa, sprzedamy resztę futer. Perły na razie zostają to tobie, na telefonie też może być, lub po prostu zadzwoń. Dobra, wiecie co, to ja No. I wszystko jasne. Na sekundkę zadzwonię do Berrieta i zaraz wracam, okej? Okay? Tylko zanim to zrobię, to jeszcze sprzedam futra. Mam futra wszystko, i skóry, czego potrzebujesz. Tak jest. Wszystko dawaj, wszystko. Masz dla ciebie. Masz dla ciebie. Ale mam co, to tylko tyle? Czego potrzebujesz. A jaszczury to co? Co? Czemu nie mogę mu jaszczurów sprzedać? To też skóra jest. Ty, no to jakieś jest w ogóle z dupy. Pohandlujmy. Nie mogę mu skóry z jaszczura sprzedać? Preferencyjnie? To bym się tego nie spodziewał. Dziwne trochę. Znaczy ta, topielca, no. Tak się to nazywa. Trofeum. Muszę u tego drugiego myśliwego pewnie będę mógł to opnąć. Wiecie? Mam wszystko, czego potrzebuję. W sumie mam nawet skóry... Dziwne. On tylko niektóre bierze z tego, co widzę, bo przecież mam nawet z wilka skóry i też mu nie mogę tego opchnąć. Trochę dziwne. Nic to ludziska. Dajcie mi sekundkę. Uno, sekundo, por favor, zaraz wracam. Oho, już jestem, wybaczcie tą delikatną przerwę. Faktycznie musiałem trochę z Berrietem pogadać.
No co mam powiedzieć, źle się dzieje w państwie duńskim. I tyle, do tego się ograniczę. Więcej tam nie będę mówił. Hej. Ale no, nie fajnie jest. Dobra. Co ja jeszcze z tobą... Nie no, ty już mnie nic nie możesz nauczyć, nic mi nie możesz dać. Wobec czego? Ty mnie możesz łuków nauczyć, to ja podziękuję. Ja jeszcze zobaczę u tego drugiego myśliwego, co jemu mógłbym opchnąć, dlatego że teoretycznie myśliwi powinni preferencyjne ceny mi dawać na futra, nie? Wow, ale się stanęło. Co piszecie ciekawego? 100k prawie ma. No, tak się smyrgnęło przez te materiały wiadomej treści, natomiast to już bardzo mocno wyhamowało. Ja już nawet widzę, że w te dni, kiedy nie wrzucam żadnych materiałów typowo politycznych, to zazwyczaj, albo Q&A na przykład, to zazwyczaj mi nawet spadają te suby, dlatego że osoby, które do tej pory zasubskrybowały kanał, się orientują, że to jest głównie kanał o grach. Teoretycznie w nastawieniu ciekawostkowym, ale jednak o grach. Więc efekt jest taki, że rzeczywiście... No zaczyna to spadać, dlatego też osobiście jestem zdania, że raczej 100 tysięcy nie przekroczę. Chociaż może, kto wie, może się mylę. Inna kwestia, że nawet jeżeli przekroczę, to wiadomo, że to jest pis na wodę fotomontaż, nie ma to żadnego odzwierciedlenia w autentycznej oglądalności i atencji, no bo umówmy się, no, gdyby to była prawda, to może z 50 czy 20 tysięcy na każdym klipie by miało wyświetleń, a tak no nie więc, jest. Jak to szło? No, masz dla ciebie, buźka mrugająca okiem, jak tam zdrówko i dzionek grzechu? Jest coś, czy niczego nie ma? Pozdrawiam. Panie Pablo, również bardzo serdeczniutko pozdrawiam. Hej. Ciepłymi słowy, no i 3-sekundową pochwałą wzrokową. O, skończyłem, dobra. Cóż, dziękuję serdecznie za rotację, oczywiście za wsparcie kanału i propagowanie składek. Jak zdrowie, jak leci? Leci nawet dobrze, bym powiedział. To znaczy, wiadomo, jak to w życiu, no wszystko dobrze iść nie może. Niektóre rzeczy idą dobrze, inne z kolei idą źle. Ale ogólny, tak bym powiedział, nie wiem, zarys, jakbym wyciągnął, to naprawdę jest przyzwoicie, nie narzekam. I myślę, że tak to właśnie jest. Dobra, ty też mi możesz uczyć łuków. Przyniosłem trofea. A trofea jakieś weźmiesz? Wszystko. Pazury, zwykłe. Ale on bierze tylko pazury, patrzcie no. Nie mam komu opchnąć, to jest dosyć dziwne, bo... 50 sztuk złota, no dobra. Porządne trofea. Wiadomo przecież. Dziwne mi się to trochę wydaje, bo jestem przekonany na 100 miliardów, decyliardów, pierdyliardów procent, że ten drugi myśliwy skupował ode mnie wcześniej skóry wilka. A teraz ten sam człowiek ode mnie tych skór wilka nie chce. Więc mam majtwaka, bo no handlowałeś tym gościu przed chwilą, a już nie handlujesz? Zmieniłeś profesję? Teraz śpiewasz, tańczysz i gotujesz? No nie wiem. Nie wiem, co mam o tym myśleć, ale ewidentnie tak to wygląda, no. Jakby mu się po prostu znudziło handlowanie skórami i tyle. Tam tylko mu mogłem skórę z dzika teraz opnąć, no to skóra z dzika to jest tyle co nic. A przecież mam jeszcze wilkowe, mam jeszcze inne. Już nawet nie wspominając o tych topielcowych, no ale przecież mam jeszcze. Dobra, co jeszcze ja bym chciał? Idę spać, to na dobry start, a potem znowu idziemy do lasu, wiadomo. Chociaż z tym kapitałem już bym mógł coś zrobić. Ludziska, mam 266 sztuk złota. Spokojnie dałoby się to wpierdupcyć w jakiś poncyż. Ewentualnie lepszą... jakąś broń? Kto wie? Nie byłoby to takie głupie, dlatego też powolnymi krokami będę nad tym kombinował i czatował. Inna kwestia, że no wypadałoby też... zająć się jakąś dodatkową profesją, albo się nauczyć tego kowalstwa, albo zielarstwa. Przyznam szczerze, że chyba to kowalstwo bardziej mnie jakoś rajcuje. Odpowiedziałem sobie, poranka, niech będzie poranek. W dalszej lokacji w grze, kupca na skóry. No dobra, skoro tak mówisz, tylko że wcześniej właśnie temu te skóry sprzedawałem, to mi się dlatego takie dziwne wydaje. Czy myślisz, że przed 10 odcinkiem wyjdziesz z tej wioski? No ba! Wychodzę z niej bez przerwy. Tylko na krótko. Wystarczy wejść na stronę z filmami. To chyba nie do mnie było. YouTube ci wyżej pozycjonuje filmy. Może i tak. No nie wiem, jak to tam dokładnie te mechanizmy działają. Ogólnie muszę przyznać, że no ja się z tego cieszę. Nawet jeżeli to są subskrypcje typowo na pokaz i martwe. Nic z nich nie wynika. To i tak nawet sama cyferka fajnie wygląda, więc... zawsze coś. Dobra. Zobaczmy, co ty w ogóle możesz? Możesz coś... Nie. Halt, wróć! Na początek zobaczmy, jak wygląda moja zbroja bieżąca. Co to jest? A, to jest pieprz.
Moja zbroja bieżąca. Strój marynarza. Obuchy 5, ostrza 5, strzały 5, ogień 0, magia 0. Okej, okay. Czyli wszystko 5. Co jest 5? A ty co masz? Dokładną, nawet gorszą zbroję, niebieskie ubranie robocze. Ciemny strój podróżnika. 20, 10, 15 za 150 sztuk złota. 20, 10, 15. Ciemny strój podróżnika wygląda w pytkę. Mógłbym się tym zainteresować jak najbardziej. Jasny strój podróżnika. O, to taki ciemny, jasny charakter, coś ten deseń. Albo lekki, skórzany poncyrz. Ludziska, no, czy to się wiele różni? No, trochę się różni, ludziska, trochę się różni, powiedzmy sobie szczerze. Myślę, że jakbym już miał coś kupić, biorąc pod uwagę, że obecnie mam 266 sztuk złota, to jakbym miał już coś kupić, to myślę, że już nie będę się na drobne rozmieniał i kupował sobie tych ciemnych, jasnych strojów, tylko właśnie od razu zainwestowałbym bezpośrednio w ten lekki pancerz, nie? Bo to by już takie było rzeczywiście po waflu mocno fest, że to będzie rozwój siarczysty, ognisty! Wiadomo. I idziemy dalej. Czy w czasach chodzenia na siłkę byłeś dużym chłopem? To nie jest tak, że człowiek, który chodzi na siłownię, nagle rośnie, więc zawsze byłem kurduplem, no niestety. Ale wiem, o co ci chodzi. Chodzi ci po prostu o masę mięśniową. Nie, ja nigdy nie miałem łatwości w zdobywaniu masy mięśniowej i nawet wtedy raczej wyglądałem na człowieka wysportowanego, wyrzeźbionego, który mięśnie ma, ale nie jakieś jak pudzian. To raczej tak nie wyglądałem. Nigdy. Ale to też idzie w dwie strony. Zazwyczaj osoby, które mają łatwość w pozyskiwaniu tego przyrostu masy mięśniowej, to są także osoby, które łatwo potem mają pozyskać przyrost tkanki tłuszczowej. U mnie to nie idzie ani w jedną, ani w drugą, więc dzięki temu chociaż nie jestem za gruby, nie? Tak, właśnie o to mi chodziło, żeby na mordę skoczyć z tego konara. Jak ten konar zobaczyłem, wiedziałem, że to jest mój cel życia. Skoczyć z niego na mordę. Wybić wszystkie zęby i poznać życie człowieka bezzębnego. Czekajcie, no nie spadaj, goddammit. Boże, czemu ty mnie nie słuchasz? Jeszcze raz, na spokojnie tym razem, powolutku. Meine kleine, powolutku. Stój, z tego strzelam. Dobre będzie, dobra pozycja. No i zobaczmy, co tam z tymi szczurami. Jeden nawet już taki trochę jakby nadszarpnięty jest. O, widzę, że bardzo mocne gunwa z nich. Jakbyście tutaj stali, bardzo by mnie to ukontentowało, wiecie panowie? Nie żeby coś, ale myślę, że to by była naprawdę fajna sprawa. To dobry deal jest, jednym słowem. Powiadam ci, mości szczurze. Gdzie wy idziecie, szczurze syny? Tutaj proszę nie iść. Proszę w tą stronę nie podróżować. Ja przede wszystkim bym chciał tego osłabionego dorwać, ale nie wiem, gdzie on jest. Tu jest! O ty czarci pomiocie, ty! W ogóle nie trafiam, jak trafiam, ujmuję mu pół milimetra HP-ków, więc chyba to był zły pomysł. Wiecie? Żeby zrobić to, co zrobiłem. Chyba jednak mi się trochę w dupie poprzewracało z tego dobrobytu. Ale jak już powiedziałem A, spróbuję powiedzieć B i zobaczymy, co też z tego wyniknie. Stracę pewnie wszystkie bełty i tyle. A szczury, jak były mocne, tak będą mocne. Nie trafiam w niego w ogóle. Jak mnie chapnął! Ja nie wiem, czy takie dźwięki szczury wydają. Doprawdy podejrzane. Może to jest inne stworzenie przebrane za szczura. Wyszło szydło z worka. Chryste panie, chyba się wdupiłem, to chyba było głupie. Żałuję za swoje grzechy. Idźcie sobie, szczurze syny. Nie chcę już z wami walczyć, ja już podziękuję. Już się nawalczyłem. Oho! Krystian, mości Krystianie. 10 złotych. Witaj grzechu, jak z serią Q&A? No jak z serią Q&A? No cały czas sobie funkcjonuje, w najlepsze. Przecież nie przestałem jej wrzucać na kanał. W zeszłym tygodniu nie było, dlatego że nie było składek na streamie, bo nie było streama. Natomiast w bieżącym, nadchodzącym tygodniu jak najbardziej będzie Q&A, więc możesz się już na niego nastrajać. Dupo fizyczno, psychicznie. Dobra, szczurzy. Szczurzy kompanii, słuchajcie, taka robota będzie, że musicie zdychać, ale nie atakować. Czy to się da taki deal ukręcić z wami, z państwem? Kurde, idzie to! Słuchaj, dobry ty jesteś, szczur, podobasz mi się. Oj, nie, panowie, panowie, apeluję o spokój. Szło dobrze, ale się zdupcyło.
No nic. To będzie to. To by się może dało zrobić, wiecie. Ja jeszcze raz spróbuję, bo... Kurde, no nie wiem. Pogłaskaj. Myślisz, że wtedy odpuści? Szczuropiesy. Przyjazne, pocieszne. Tak, przyjazne, pocieszne. Przyjaźnie chciałyby się zebździć na moich zwłokach. Pozwólcie mi, że spróbuję jeszcze raz, bo ja myślę, że dałoby się, gdyby... Wiecie, problem główny tych szczurów polega na tym, że oni wszyscy w kupie siedzą. No bo... Umówmy się, no, trzech na raz. 10 złotych. Osiągnięcie w gameplayu, wybić sobie wszystkie zęby w zamian za 10 pakt rozwoju postaci. Grzechu, ty Tomasz Web. No, to jest dopiero misterny plan, kto by na to wpadł? Otóż to! Poznałeś się na moim planie. To są ludziska. Plany niepotyczne. Nie każdy jest się w stanie poznać na moim geniuszu. Ale pan Pablo zajarzył, o co mi chodziło. Traf. Błagam cię, Gordon Freeman, trafiaj. Na taki dystans może być ciężko trafić, wiecie. Wtedy mi się tak udało, ale to... Ja nie wiem. Taki mi się smaczek na te szczury zrobił, bo kurde, jeden już jest nadszarpnięty, ma połowę hapsa. No fajnie by to było dokończyć dziada, nie? Czy dałoby się panów jakoś rozdzielić być może? Jakby się udało, to w ogóle Seszele by były. Kurde, chyba się uda. Tak, mamy to! Houston, Houston, we have a problem here. To znaczy wielkiego szczura w wielkości 2 metrów na plecach, ale poza tym to... To dobry deal się stanął. Ty, nie żryj mojej dupy! Zostaw moją dupę, ty! Nie żryj, powiedziałem... Mówię ci, nie żryj mnie! Gdzie na mnie wskakujesz, łajzo? Nie żryj, mówię, kurde mać! Nie jest słuchany! Nie zasługujesz na ciastko! Ja cię traktuję preferencyjnie! Lekko cię bodem tym mieczem, a ty co? Jak się odwdzięczyłeś? Jak się odwdzięczyłeś, powiadam ci! Czarny szczurze wiewiórze, ty! Czemu ty taki czarny jesteś? Przyznaj się! Czarne interesy robisz z czarnymi ludźmi! O kurde, to było rasistowskie. Nie o to mi chodziło! O, dużo mięsa! O, słuchajcie. Znaczy, wiecie co? W sumie wyszło. Nawet w sumie nieźle. Ja se to zapiszę, powiem szczerze. To. Natomiast... Czy się opłaca z nimi walczyć? No mocno zerwałem. Ale z drugiej strony w sumie się opłaca, myślę. Bo poza tym... O, jak to mało daje. Słaba ta zupka jest. Niewiele mi HP-ków przywraca, prawdę mówiąc. 3 zupy. Na cały pasek zdrowia. No tak trochę... Kaszaną wieje. Nic, mimo wszystko spróbuję się zmierzyć z kolejnymi... Szczurami. Tylko jakby się je udało właśnie rozdzielić. Tak, chyba się uda. Nawet spróbuję znowu z tym konarem, bo to może wyjść. Ja tak teraz spróbowałem walczyć na miecze, ale mogłoby się udać z nim właśnie zawalczyć trochę inaczej. Wow, gdzie ja jestem? Boże kochany, żebym nie był upośledzony, to byłoby łatwiej. Oj, byłoby łatwiej grać w gry. Powiadam wam. Dobra, słuchajcie, jestem, mam fajną pozycję. Kurde, tylko tą kuszą to będzie 5 lat. Naprawdę niewiele mu robię. Dobra, spróbuję znowu z mieczem. Wow, zeskoczyłem mu na głowę, to powinno być punktowane jak w Dark Souls. Powiadam jak w Dark Souls. Czemu nikt mnie nie słucha? Kurde no, zażarte bydle. O ty, ty, w dupę zasrańcu popaprańcu. No zaczyna się robić nieciekawie. I skończyło się robić nieciekawie. Kurde, przydałby się ten lepszy pancerz już teraz. Powiem szczerze i niespecjalnie skłamię. Zerknę na czaty, co tam w ogóle piszecie.
Szczury z Czernobyla może i tak. Szczuropies ci zasuwał? No to lepiej zmień Havirę. Odskoków. No fajnie, ja cię rozumiem, tylko że te odskoki mi po prostu nie działają. Nie wiem, czy to jest kwestia sterowania. Ja próbowałem to robić, tylko że on nie wychwytuje, że ja chcę zrobić odskok. I on po prostu robi zasłonięcie się bronią. A przeciwko stworzeniom tego typu to nic nie daje, bo wiesz, żeby zrobić odskok, to muszę... Problem w tym... No, widzicie, teraz to... No, ja cały czas robię to samo, żeby odskok zrobił, a on się zasłania po prostu. Cały czas robię odskok. Bo odskok to jest S. Tyle tylko, że jak na początku machnę mieczem, to on to traktuje jako zasłonięcie się, a nie odskok. Więc jak mam to robić, bo nie rozumiem. To się nie da praktycznie. Witam, witam. O drogę nie pytam. Okej. Chłopak dupę mi pokazał. No idź! Przecież to potrafiłeś. Boże, już nie umiesz. A może stąd by się udało? Spróbujmy. O! To jest nawet łatwiej niż na konarze. A chłopak jest naprawdę 3 metry ode mnie, więc idzie go zawsze trafiać, tylko że problem polega na tym, że te bełty wiele mu nie robią, więc strasznie mocno się wystrzelam, a to jest tylko zwykły czarny szczur, więc szkoda bełtów, ale w sumie trudno. Co zrobić? Po to one są. Zawsze potem będę miał trochę łatwiej, jak nawet mu połowę chapca zbije. O ile tylko Gordon Freeman nie będzie pudłował. W sumie rzeczywiście ta postać bezimienny z tego, z Gothica, jest trochę podobny do Gordona Freemana. Teraz sobie to uświadomiłem. No inna twarz, ale no zarost i tak dalej. Coś tu na rzeczy jest, przypadek nie sądzę. Zabij tego szczura na śmierć, Boże kochany. Jak to jest? Masz pół metra przed nosem szczura wielkości lokomotywy i nie jesteś go w stanie trafić. No to ja bym nie umiał tak, naprawdę, to się trzeba postarać. No, bo mnie żre w dupę nowego, no kurde. Porobione, ale ciężko było. Ła. No dobra, dwa szczurze syny za nami. Zapisz znowu, żeby było zarchiwizowane dla potomności. Co tam piszecie? Włączyć sterowanie Gothica, wyłączyć twórców. Znacznie łatwiejsze w moim punkcie widzenia. Nie wiem, może ja rzeczywiście mam coś źle ze sterowaniem włączone, ale u mnie to wcale łatwe nie jest, bo robię unik, a on zamiast odskakiwać po prostu zasłania się mieczem, więc no... Nieważne. Po prostu będę miał twardą klatę i tyle w temacie. Aha. Może te szczury zostawię. Sam już nie wiem. Jeden został w sumie. No dałoby się to ogarnąć do końca. Musisz zmienić manualnie, wejdź w opcję, pokierujemy cię. Jezu, ale co ja bym tam musiał zmieniać? Nie wiem, czy chce mi się grzebać w opcjach, wiesz, bo zmieniać sterowanie w takim RPG-u to może być upierdliwe. Zobaczmy. Ustawienia. Klawiatura. No i co ja bym tutaj miał niby zmienić, co?
To jest jeden przycisk. No to powiedz, który? Który i na co? Siema, siema, witam, witam. Gra, nie klawiatura. No jak to nie? Nie, no tutaj to jest zupełnie co innego. No dobra, no jestem w grze i co mam zmienić? Że co, że to? Włączona. Że tak? No dobra. Strach się bać, co to zmieniło, ale zobaczymy. Ty! Działa! Oh my goodness! No tak, fajnie, tylko że... Widzisz, to jeszcze jest inny problem. Bo teraz z automatu domyślnie moja postać rzeczywiście robi odskok. Ale jeżeli będę walczył z człowiekiem, no to wtedy mi się przyda właśnie takie zasłanianie mieczem, a nie odskok. Więc co, za każdym razem, kiedy chcę walczyć z potworem, to muszę to wyłączać, a za każdym razem jak z człowiekiem, to muszę to włączać? No bo z człowiekiem to mi się przyda zasłanianie się mieczem, nie? Gra twojej młodości. Z klimatem twojej młodości przypominam, że to jest nowa gra. Tak naprawdę. Okej, już widzę, że coś się spieprzyło. To nie działa. Dlaczego? Dlatego, że wcześniej wykonywałem przy tym poprzednim sterowaniu szybkie ciosy, szybkie uderzenia. Teraz przy tym zmienionym sterowaniu on za każdym razem robił powolny, wielki, mocny cios nad głowy. Tak się nie da walczyć. Więc i tak źle, i tak niedobrze. Gramy tety. Przytrzymaj kontrol i mysz. Kontrol i mysz. No dobra. Zobaczmy. Jeszcze jeden test. Kontrol i mysz. No dobra, no ale mam przytrzymany kontrol, a mimo wszystko ja nie jestem w stanie się zasłonić mieczem, tylko zawsze odskakuję. A że prawy przycisk myszy to... Oha! No toż teraz mądrze napisał! Teraz to ma sens! No to ja to rozumiem takie coś. Dobra, spróbujemy grać tak. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy z tej mąki jeszcze będzie chlip? Rzeczywiście, no jest to bardziej zawiłe sterowanie, ale wygląda na to, że chyba działa. Czyli kontrol to są takie uderzenia, prawy klawisz myszy to jest to, a to jest odskok. No dobra. Zobaczymy! Czy się w tym nie pogubię? To jest wysoce prawdopodobne. Szlak. Nic nie widzę! Nie potrafię tego, nie umiem w tę grę, nie rozumiem, jak ten system ma niby działać. Robię tak, że macham mieczem, potem robię odskok, nic się nie dzieje, nie zyskuję na tym żadnego czasu. On po prostu do mnie doskakuje, podczas kiedy ja robię odskok i tak mnie gryzie, więc to jest rezultat zerowy. Ale spróbuję jeszcze raz, żeby nie było, że się nie starałem. Szczur bardziej ogarnia, no to chyba nikt w to nie wątpi. Już mnie pokonały tyle razy. Pozdro z Boczdamu. No pozdrawiam. Jeszcze raz. Jeszcze jeden, jeszcze raz. No dobra. Ono tu synek, kurde mać. Ci z dupy kaszankę zrobię, mój drogi. Nie widzę nic przez to drzewo.
Ale kurde, szybki jestem jak ninja! Spróbuję jeszcze raz. Ale to już naprawdę ostatni. Jak mi się teraz nie uda, to chryndolę to i po prostu wracam do poprzednich ustawień. Naprawdę. Odskakuj w dokładnym momencie, jak on cię atakuje. A bo ty myślisz, że to po szczurze widać, kiedy on będzie atakował. Atakował cię kiedyś szczur w realnym świecie? Czy to nigdy nie widać? Szybki hun! Dobra. Spróbujmy zatem jeszcze raz. Czy ogarnę walkę w gotiku? Dobre pytanie. Nie, no to jest nie do ogarnięcia, co wy tu pieprzycie. Aga, 50 zł. Wow! Witam na strumyku, trochę spóźniona. O, dziękuję! Krótkiej majówki. Zaraz, bo ja tu mam szczurą sprawę, proszę ja ciebie. Wiesz co? Ogólnie może i koncepcja jest słuszna, panie prezesie, natomiast wykonanie fatalne, dlatego że nie rozumiem, jak ja mam niby się przystosować i przygotować do ataku szczura w momencie, kiedy on ten atak wyprowadza w jedną kratkę, tak? On tylko macha łapą i to robi już jest zrobione, on się do tego nie przygotowuje, to nie jest tak, że on jakoś zwiastuje, że będzie atakował, on to robi w sekundę. Jakim cudem ja mam zapobiec ugryzieniu, które postępuje w sekundę? On nie markuje tego, że będzie gryzł. Więc nie widzę tego, ale... Żeby nie było, oczywiście w tle widziałem, co tu się wydarzyło, od Janie Pawliło i schryndoliło. Pani Ago, bardzo serdecznie dziękuję za dotację, twoje zdrowie, Agusia, twoje zdrowie. Pod tą walkę z tym szczurem, proszę ja ciebie. No sorry, ale w Dark Soulsie to trochę mniej drewniana była walka niż tu. Umówmy się. Już tam widzę, że ktoś się pluje. Boże, grzechu, jak tyś Dark Soulsa przeszedł! Nie, on to robi w sekundę, no! Jak?! No teraz akurat mi się udało cudem jakoś to tak zmarkować, ale to jest niewykonalne, nie? Wyszło, kto ma większe, masywniejsze jajcydła. Cóż, ludziska, jak to mogę skonstatować? Powiem tak. Okej, dobra, ten system sterowania umożliwia walkę z tego typu kreaturami, więc będę się starał to teraz przedsiębrać. Będę się starał uczyć tego profilu gry, który jest oparty o robienie uników. To nie zmienia faktu, nie wiem, może z innymi kreaturami będzie trochę lepiej. Może szczur akurat jest na tyle jakąś taką bezduszną poczwarą, że on jest w stanie atakować w pół sekundy, nie markując żadnych ciosów, i z innymi będzie łatwiej, a ze szczurem jest trudniej. Może tak być. Natomiast ze szczurem to była kwestia przypadku, czy on nie walnie, czy nie, bo on to robi w Pablo, pół sekundy, nie? 5 zł. Grzechu, ty deratyzatorze. Oszukaj przeznaczenie. Oszukałem, bo czy szczury zabite, czy skóry zdobyte i normalnie mogę iść dalej, i dukt oczyszczony, i uznajmy, że to jest sukces, tak? Niczym narody komunistyczne, co by się nie stało, to będę uważał, że to zawsze jest mój sukces. Moje zgody to też był mój sukces, bo się uczyłem na błędach, tak jest. To tego się będę trzymał. Ojej. No i dzięki owej jakże znamitej donatorce, zobaczcie, co się stało, pierwszy próg składkowy pierdyknął, to oznacza, że w nadchodzącym tygodniu będzie materiał zapowiadający ten ciekawy tytuł growy, jakim jest Australian Truck Simulator, a dokładniej precyzując World Truck Australia. Naprawdę fajna gierka, na którą warto zwrócić uwagę, bo myślę, że niebawem może się stać
bardzo konkurencyjna względem ATS-a i ETS-a i bardzo zdominować życie zwolenników i fanów symulacji, jeżeli chodzi o życie szoferaka. To będzie coś ciekawego. Ale wszystko przed nami. No na początek jeszcze, tak jak mówiłem, muszę ten materiał w ogóle nagrać, bo ja go nie posiadam na dysku, tak samo jak nie posiadam kolejnego Q&A, na którego składka się uzbierała wczoraj. Więc no, będę miał pracowity weekend. Kurwa! Zły Nick! Jak to zły Nick? Potrenuję, żaden szczur ci się nie podskoczy. No na pewno nie podskoczy, jak zainwestuję w lepszą zbroję, proszę ja ciebie. Tak właśnie będzie, zobaczysz. Czy zwiedziłeś całe Silbach? Wydaje mi się, że tak. Ale znając tą grę i to, jak tu czasem potrafią być rzeczy pokitrane, to nie mogę tego stwierdzić ze stuprocentową pewnością. Mogę natomiast stwierdzić, że się starałem. Dobra, zobaczmy, co za tymi szczurami było w ogóle. Dziki są. Dzik jest dziki, dzik jest zły. Dzik ma bardzo ostre kły. Kto spotyka w lesie dzika, ten na drzewo szybko zmyka. Proszę, jak ja ścierwojada dostojnie udaję. Nieważne. Oj tak, ja bym mógł dubbingować potwory w grach. Dobra, dobra, dobra. Ty ptasiorze zasrany, wredny, jedny ty. O, widź, o! No! No i, no i teraz to jest inna gadka. No tak! O, teraz i tam je chapnął. Ale ludziska ze ścierwojadem to są Seszele ścierwojada, to ja mogę unikać. To jest wykonalne, tak? Bo ścierwojad markuje cios. On zanim mnie chapnie, to robi takie odchylenie głową do tyłu, nie? I w tym momencie to rzeczywiście ma sens. No ale w przypadku szczura, no to z całym szacunkiem do szczurów, sensu to nie miało. Nie ma czego plądrować. Nie ma czego plądrować. Panie, coś pan, kurde, coś ty grzechu. Ocipiał za przeproszeniem. Nie ma czego plądrować. Kurde, no, jego ekscelencja, nasz lord, wybawiciel Makłowicz jest u mnie w mieście i akurat niedyspozycyjny, pora umierać. O, Makłowicza zawsze lubiłem, fajny chłopak. Znaczy chłopak, ja go nie znam w realnym świecie, ale bardzo lubiłem oglądać jego programy kulinarne. Bardzo mi się podoba, taki charyzmatyczny człowiek, nie? Charyzmatyczny gość. Inna kwestia, że abstrahując od tego, że jest charyzmatyczny, też bardzo ogarnięty, pełen wiedzy. Dobra, no dzik. Dzik to jest dzik. I zawsze takie barwne te jego filmy były, to tego jego programy, super, super. Wspomniałeś o Seszelach już 5 razy na tym streamie, na wakacje się tam wybierasz? No tak się mówi, no, że Seszele, no, że nie słyszałeś? Nigdy na Seszelach nie byłem, wbrew pozorom. Musisz nacisnąć z wyprzedzeniem. A, no to jeszcze zanim mnie zaatakuje, to najlepiej mam już wiedzieć, że mnie zaatakuje i unik robić. To ma sens, to wyjdzie. Chyba za dużo ode mnie wymagacie. A mi się coś wydaje. No dobra. Okej. Moja babuśka była przez niego karmiona. Dziś będzie chyba na kanale na YouTube u niego. Tu jest w ogóle jaskinia. O! Nie, tu chyba nie było. A może byłem, bo te drzwi chyba kojarzę, ale ich się nie dało otworzyć. No właśnie, ja już tutaj kiedyś... Zawiodły mnie moje racice. Te rejony mapy. Krwiopijce widzę, tylko teraz pytanie, czy to jest zwykły krwiopijca? Czy to jest krwisty krwiopijca? O ty! Dupę jego Junior, mać! 150 zł. Ale urwał! Witam imperatorze, to co drugi klip to FS22, chwała Grzechosławi, szeroko uśmiechnięta twarz o roześmianych oczach, twarz puszczająca oko. Panie Junior! Ty to już normalnie senior jesteś tego kanału, proszę ja ciebie. Bardzo serdecznie dziękuję za dotację. Cóż, mogę tak się postarać pokombinować, żeby tym drugim materiałem był Farming Simulator. Myślę, że wam się to spodoba. Oczywiście drugi próg składkowy dzięki waszym połączonym siłom jak najbardziej osiągnięty. Junior to w ogóle Dawmaxa trochę zastąpił. Dawmaxa ostatnio mniej u mnie na kanale, jakoś się zagubił w czasoprzestrzeni, a Junior po prostu to tak tą próżnię pustkę zapełnił, że inoros. No. Bardzo serdecznie dziękuję, naprawdę, twoje zdrowie.
No i rym-cym-cym. Rym-cym-cym, z dupy dym, na 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 na. Krwiopica ca 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 ca. Zaraz będzie glizał glebę, bo ja jestem potężny! I walczę mężnie i bratnie i wiadomo, że jestem... Kurde, potęgą tego świata. Nic tu nie ma. No, ta walka mi akurat nie wyszła. Cały czas ogarniam ten nowy tryb sterowania. Bo trochę inaczej działa walka w nim. Ale lepiej, lepiej, łatwiej. To na pewno. Oj! A, widzisz. No z krwiopijcą też się da, to już można próbować. Unikać ciosu, bo on też markuje ten cios. Wydaje taki specyficzny dźwięk zaraz przed atakiem, nie? I to już można coś zdziałać. Najgorzej było ze świnią do tej pory. Świnia to jest szybki szatan! On mnie markuje ciosów, on uderza w sekundę! Niczym Neo z Matrixa wyprowadza ciosy w mgnieniu oka jak rycerz Jedi! Świnia jest najpotężniejszym przeciwnikiem tej gry! No dobra! Z krwiopijcą trochę inna para kaloszy taka walka. Co ja mogę zeżreć jeszcze? A tu jakaś potrawka jest, pierdyknij se to chłopie i idziemy dalej. Junior, 5 zł. Senior w latach oglądania, bo od GTA są jestem z Imperatorem. No to rzeczywiście długo. Jakoś tak, no nie, widzisz, nie powiedziałbym, bo wcześniej to cię w nikach jakoś nie widziałem, ani jakoś w komentarzach, ani w dotacjach tym bardziej. Więc tu proszę, nagle, kurde, taki szok, niedowierzanie. Nagły zwrot akcji, niczym w hollywoodzkim kinie. Wydało się. Kurde. Zaczynam się wyrabiać, nadal mi to nie wychodzi, ale już tak nie wychodzi trochę lepiej niż wcześniej. O ile tak można powiedzieć. No, ale od... od kurde! Chodźcie, nie! Chodźcie! Czarni wilcy tu są. Sprawdzone info. No nie, no z dupy, naprawdę. I muszę to wszystko teraz powtarzać. Gdzie ja sobie ostatnio zapisałem? Dobre pytanie. 18.54 było tu. A, no dobra. Dobre pytanie, gdzie ja ostatnio zapisałem? GTA S.A. to była jedna z ostatnich serii na starym kanale. No ale nie taka znowu ostatnia, bo tą ostatnią chyba był Gothic 1, z tego co pamiętam. Przerwana mi została seria z Roma 1. Druga część tej serii wylądowała już na ten kanał. Nie pamiętam, co tam ostatnio nagrywałem. Chyba Gothica. Wczytało mnie tu. Czyli co mi się udało do tej pory zrobić? Ścierwojady potraktować tak, jak na to zasługiwały. Z dzikami... Tam coś leży w ogóle, czekaj. Ciało tam widzę. Tylko żeby do tego ciała dojść, musiałbym te dziki pokonać. Ha. Tam jest jeszcze szczurzy syn. Oj, ze szczurem to będzie z dupy. Wiecie, co my te szczurze syny ostatnio zrobiły? Nigdy im tego nie zapomnę! Szlak. Nie, ze szczurem się nie da. Ze szczurem się naprawdę nie da. Uwierzcie mi na słowo, to jest nierealne. Jest to system, który ogólnie działa, jestem w stanie się jako tako, czasem udolnie, czasem nie, ale właśnie zasłaniać, czy tam po prostu odskakiwać, to jest bardziej prawidłowe określenie. Jestem w stanie odskakiwać od krwiopijcy, od ścierwojada, to robię dobrze, natomiast szczur działa tak ekspresyjnie i tak nagle, że osobiście uważam, iż to jest niemożliwe, żeby z tym przeciwnikiem przeprowadzić w sposób prawidłowy walkę, dlatego że on zbyt szybko atakuje. Więc jak dla mnie jest to nierealne. Nie da się tak szybko zareagować. No ale i tak się go muszę pozbyć, żeby do tamtego ciała dojść, więc... No będę kontynuował ów proceder.
Chociaż i tak nie wiem, czy do ciała zdołam dojść, bo tam dziki są, a dziki to jeszcze gorsze skurczysyny są od szczurów, powiadam wam. Bo szczur to jest szczur, ale dzik to jest dzik. Nie żryj mnie, ty gnoju zasrony! Jakiś kurdy... wampir! Czy ty szczurem jesteś zwykłym? Chryste panie, czy ty w ogóle słyszałeś? Widziałeś szczura kiedyś? Chyba w życiu. Super. Nienawidzę szczurów! Nienawidzę tego gówna! Nie cierpię szczurów! Boże, już wiem, co jest sensem mojego życia. Nienawiść do szczurów. Jakie to jest po prostu zasrane dziadostwo. Dobra, walę go. W dupie go mam. Idę dalej w ten las. Wakabahaszy. 3 złote. Zjedz zebejd ziele i przeszukaj ciało i spierdaczaj. Warto. Przeszukaj ciało i spierdaczaj. Warto. No ale kurde panie, żeby do tego ciała dojść, to ja muszę... No nie, no muszę tego szczura pokonać, bo to inaczej nie da rady, on jest bezpośrednio przy ciele. Albo bym musiał z kolei w dziki wejść, no to chyba już lepiej jeden szczur niż 5 dzików, nie? Ty dziadu, ze strony! Futrzaku brzydki! Kurde! Kurde mać! W dupę mnie smokni, ty zasrana futerkowa łajzo! Gdzie masz łogun? Gdzie łogun masz, powiadam ci! O! Udało mi się uniknąć, nic nie widzę! Ciemność widzę! Widzę ciemność! Nic nie widzę podczas tej walki! Boże, co się tu dzieje? Dantejskie sceny, jawna hekatomba. No dobra, w takim razie będzie... Będzie taki strumyk. 2 godziny walki ze szczurem. Podoba wam się? Na pewno. Wow. Spróbuj zapisywać podczas walki. Tak, jasne. Jeszcze podczas upadku ze sklifów będę zapisywał. Czy ty się w ogóle słyszysz, człowieku? Jak zapisywać podczas walki? No bez jaj. Przed atakiem ryjek wydziera. Panie, on ryjek wydziera cały czas 24/7. To nie tędy droga, żeby takie rzeczy obserwować. To się tak nie da. Dobra, zeżrę jeszcze jedną zupę, żeby tak na maksa mieć. Wiecie, te HP-ki to tak na... Wunderwaffe, że tak powiem. Żeby tego drzewa nie mieć z tyłu, muszę kombinować, bo ono mi potem będzie zasłaniać. Dobra, chodź tutaj, dziadu! Zrobię sobie z ciebie wisiorek! Rozumiesz? Wisiorek! Będę cię na klejnotach rodowych nosił! Pod spódnicą, znaczy spodniami, czy jakoś tak. Pod kalesonami cię będę zakładał, rozumiesz? Taki brak szacunku ci okażę! Tak będzie, jako żywo! Bardzo źle to idzie, ha ha ra, ha ha. Nie da się z tym gównem walczyć. Boże, kochany, przenajsłodszy. Może po prostu powinienem to gówno zostawić. Niech to sobie żyje i spleśnieje. Zgówni się w tej pieczarze. Niech to żyje spokojniej starości. Się splugawi. No, Bianka ze mnie ryje pomieszczenie obok. Super. Wszyscy się będą naśmiewać ze mnie, że szczura nie potrafię pokonać. Boże, przecież to jest tylko zwykły szczur! O co chodzi w tej grze? Dlaczego szczur jest potężniejszy od smoka? Dlaczego jest głównym przeciwnikiem tej gry? Dlaczego jest bossem wszechświatów, śniący by przed nim normalnie się musiał cofnąć? Ty szczurza łajzo, chodź tu! Kurde, chodź tu! Ja ci kurde dam! Ja cię tu nauczę! Ja cię tu nauczę, ty synek! Co, jak to jest? Jak to będzie, co? Co będzie? Gówno będzie! Wiedziałeś o tym w ogóle? Czy ty wiedziałeś, że będzie gówno? Nie wiedziałeś, bo jesteś taki nieogard, nic nie wiesz, nic nie rozumiesz! Jesteś tępym szczurem! Żyjesz w pieczarze z dziada pradziada! Od szczurzej mamy! Od szczurzego praojca! Wszyscy tylko szczury! Nic z was nie ma pożytku! Tylko szczurzy i szczurzy! Szczurzy tu są! Kurde no... Pokazuj, markuj lepiej tym dziobem, czy mnie atakujesz, łajzo zasrana, no. Ja tego nie widzę! Nie widzę, nie da się! Dobra, ostatni raz, naprawdę. Ostatni raz, mam to w dupie, nie wyjdzie teraz, idę dalej, mam gdzieś to ciało, olewam wszystko. Naprawdę, nie będę 2 godziny z jednym szczurem walczył.
Natomiast cały czas uważam, że walka ze szczurem to jest przegięcie. Nie wiem, o co chodziło twórcom gry, może to miał być taki przeciwnik, ale on nie markuje ciosów w ogóle. On atakuje dokładnie w tej samej sekundzie, kiedy robi atak, kiedy go wyprowadza. Kiedy ja jestem w stanie określić, że on będzie robił taki cios, to już po prostu zadaje mi damage w tej samej sekundzie, więc no... Tak se można gadać. Kamehame. Nie mam kamehame, nie jestem magiem. Ty kurde, wredna futerkowa łajzo. Cię teraz zrobię, zobaczysz, na szaro cię zrobię. Idzie jak burza idę. Jak burza, powiadam wam. Zrobiłem unik. Ty czarci pomiocie, czemu na to nie zwracasz uwagi? Nie, to jest gówno nie gra, coś takiego. Ja robię unik, on i tak mnie gryzie podczas tego uniku. Też, że nie dość, że on nie daje mi znać, że będzie atakował, to jeżeli ja zrobię unik o pół sekundy wcześniej, to on i tak mnie wtedy zażre. Bo jeżeli odskoczę za wcześnie o pół sekundy, to on wtedy robiąc cios i tak do mnie doskakuje, więc to jest gówno, ja to chryndolę, to jest jakiś spisek Illuminati, reptilianie tu są, płaskoziemce i tak dalej, ja to po prostu loże masońskie, ja to wiem, że to wszystko ukartowane, nie będę w ogóle do tego gówna podchodził. Apage Satanas, zgiń, szczeźnij, spłoń w otchłaniach dupy Belzebuba, pomiocie Beliala, nie chcę z tym ciaraciaństwem mieć nic do czynienia, ani teraz, ani za 20 lat. Mam w dupie szczury. O, krwiopijce! Czyli mnie wczytało przed tym, jak z nimi walczyłem. No, trochę z dupy, no ale dobra, trudno. No, z krwiopijcą to jest zupełnie inna walka. Dwa razy mnie dziabnął, ale to bardziej przez moją nieuwagę, niż przez to, że nie dało się tego jakoś zapobiec temu. Da się, z krwiopijcą można walczyć, on markuje ciosy, on wcześniej syczy, kiedy będzie atakował. Więc to jest zupełnie co innego. Ale kurde panowie, jeden na jednego, co? Synek, Veno, trochę niżej lataj. Nie mam takiego zasięgu. Wow, ale mam głowę. Nieważne. O, teraz niżył lot, dobrze. No co tak kombinujesz? Chodź tutaj. Kombinuj, dziewczyno, nim twe wdzięki przeminą. Uśmiechaj się, młodo, jeśli chcesz wyjść za mąż, młodo. Nie idzie mi ta walka, oj nie idzie. Szlak, znowu się wbił za wysoko. No i co teraz? Obniż lot, ty zarazo. Czego nie rozumisz? No, porobione. Z krwiopijcą to się można bić, no. Zupełnie co innego. Dobra, skuszy go, ja już nie mam bełtu. Wszystko na szczury wypultałem, ludziska. Wszystko poszło na te szczurze syny. Papak, 3 złote. A spróbuj jeden raz podbiec do ciała tak na szybko i zjedz przed tym zębate ziele. Ja wiem, że zębate ziele to jest od Speeda. Mogę spróbować, ale z drugiej strony to takie trochę oszukistyczne, że po prostu podniosę coś, co tam leży, a tak naprawdę nie zmierzę się z przeciwnikami, którzy to zabezpieczają. Mogę spróbować, zobaczymy. Najwyżej nie wyjdzie, no co ryzykuję, i tak już zapisuję co 5 sekund. O, imponująca walka. No wiadomo, mój drogi. Takich rzeczy pisać nie musisz.
Dobra, spróbujemy z tym ciałem. Tylko, gdzie ono było? Jakoś tam, trochę wcześniej. Muszę wypatrywać smrodu gówna i to będzie oznaczało, że gdzieś tutaj jest ten zasrany szczur. Chyba tam. Tak, dokładnie, to tutaj. No dobra, zębate ziele. Wybieram cię, Pikachu. Gdzie jest tej zębate ziele? Niebieski goblinie jagody, fiołek, leśna jagoda, ogniste ziele, ognista pokrzywa, korzeń, ziele lecznicze, roślina lecznicza, ognisty korzeń, szczaw królewski, polna jagoda, bagienne ziele, zębate ziele. Zębate ziele, roślina o przyjemnym miętowym zapachu, wykorzystywana do mikstur czasowych, czas trwania sekundy, 45 sekund. No dobra. No mam tego speeda, trzeba przyznać. Ale czy to wystarczy? Czy te oczy mogą kłamać? Czy ten odbyt może pierdzieć? Oj kurde, chyba tak. O! Panie, to po prostu zajwaniam normalnie jak do toalety. Po kebabie dobre to jest. O ty w życiu, ty, dziw za mną leci. Ale łajza, aż tutaj ją przywiodło, co ty gadasz? No świnia przylazła za mną, no. Patrzcie, nie odpuści, jaki dziad. Czekaj! Stój, dziku! Nie! Co ty? Miecz schowałeś! Boże, co za debil! Boże, co za debil! To nie może być prawda! Szlak! Plan był piękny, wykonanie gorsze. Matko bosko, ile ja ginę w tym. Ktoś by mógł policzyć wszystkie zgody. Chyba normalnie ten gotik się zrówna z Dark Soulsem, no jak nic. Ale dobra, ludziska, to się da zrobić. Zębate ziele, byłbym w stanie podnieść te wszystkie przedmioty. A jeden dzik, nawet jeżeli gdzieś mnie tam pogoni, to przy odrobinie szczęścia i no również ekwilibrystyce z mojej strony dałoby się go pokonać. A ja tam widziałem, że chyba jakaś zbroja była, więc to by naprawdę mogło być nie takie głupie, słuchajcie. Spróbujemy, warto spróbować, tylko ta... Czekaj. Aha, bo ja tutaj sobie zapisałem. Dobra, czekajcie, muszę dokończyć tego krwiopijcę i wtedy podziałamy. Ale myślę, że tak, że to jest gra warta świeczki, żeby to ciało spróbować opróżnić. No, z krwiopijcą to można te uniki robić, to jest zupełnie co innego. Dobra. Robimy tak. Idę pod tamtego gnoja. Boże, jak ja nienawidzę szczurów. Uff! Aż mnie nosi normalnie. Jak myślę o tym, że muszę dojść do szczura, to po prostu aż mnie cofa. Dobra, trudno. Zwalczę tą nienawiść sobie. Podejdę pod tego szczura. Tutaj się wyleczę. Jednocześnie sobie zapiszę, żeby nie było. No i lecimy z koksem, no co zrobić? Zębate ziele, YOLO, water polo on the pool. Czekajcie, gdzie to będzie? To jest zębate ziele, bier to chłopie i... Kurde mać, jak ja jestem szybki i przebiegły, jak kuna w rui. Uciekaj! Biegnij, o... To nie jest udany stream. No po prostu nie jest, no. Jeszcze się spuścili na moje zwłoki. Wszyscy się na mnie rzucili. Wszystkie świnie i wszystkie szczury tego lasu. Wszystko przylazło, co po prostu było w okolicy. No za pierwszym razem trochę to lepiej wyszło. No nic. Jakbym tylko dał radę podnieść całą resztę, to tych strzał i bełtów tak naprawdę już nie potrzebuję, więc to co tam może leżeć. A najwięcej czasu zajmuje właśnie podnoszenie tego, bo jest najwięcej przedmiotów tego typu, nie? No nic, zobaczymy. Do 50 razy sztuka, wiecie jak jest. Ja wam tu będę wiele opowiadał, wiecie jak jest. Kurde, świnia obok mnie stoi, niedobrze. Biegnij, uciekaj, uciekaj, biegnij, O nie, moje Nemezis! Nie, tylko nie to! Po coś tu przyszedł!
Dlaczego? Nie. Po co z nim walczył? A co zrobię? No przecież to wbiegnie do wioski i co dalej? Nie wiem, czy nawet to próbować, czy to olać, bo pół strumyka, jeden las robię, to jest beznadziejne. Trochę mi głupio, że tak to wychodzi. Papak. Co ty kurde robisz? Co ja zrobiłem? Zbierasz wszystko od razu. Warg. Stado wargów. 500 milionów wargów. Ale śmiesznie, ale fajnie, ale a spoko. A to naprawdę spoko jest. O ty kurde, ale... O, dobrze. Co ja zrobiłem? Aż mi dotacja umknęła. Wybacz, panie kochanie, który tutaj coś zadotowałeś, ale po prostu... Och... Byłem zbyt mocno skupiony na gameplayu. Nie wiem, no trochę tak, no... Wchodzę i giniesz, ale ty słaby jesteś. No pewnie, tak każdy może powiedzieć. To co, w Dark Soulsie giniesz, ale beznadziejny jesteś. Czekajcie. Musiałem się podrapać po oku. No dobra, jak to tam sytuacja wygląda? Jest niefajnie, bo ten dzik jest bardzo blisko. Gdyby ten dzik trochę dalej odszedł, to może by było lepiej. Musiałbym przeczekać, aż on wejdzie na inną trasę. Bo on zaraz przy tym ciele stoi teraz. To jest z dupy sytuacja. No bez sensu. Kurde, Veno, zmień drzewo, co? Idź sprawdzić korzonki po prawej może, co? Tam na pewno smaczniejsze są. Papak, 3 złote. Altem, zbierasz wszystko od razu, x2. Altem? Co ty gadasz? Dobra, zaraz spróbuję, nie wiedziałem o tym. Zaraz zobaczymy. Spróbujmy. Zębate ziele nawet przestało padać. Niestety dzik sobie nie poszedł. Bo ma mnie w dupie, nie lubi mnie jednym słowem, ale dobra, trudno. Altem. O kurde, ty no stary, ty no... Coś ty... Aha. Wiecie co się stało? A może wam nawet nie będę mówił. Może po prostu się wstrzymam. Dobra, powiem wam. Wcisnąłem niechcący caps lock. A jak wcisnąłem caps lock, to on zaczął iść. No, tak więc tego. Ale dobra, z tym altem to może wyjść. To może rzeczywiście dać radę. Na tym strumyku, no, sporo tych zgonów już siadło, to trzeba przyznać. Stąd ta nazwa 40, bo 40 razy ginie na każdym strumyku. No widzisz, wydało się. Jeszcze jeden, jeszcze raz, 100 lat niech żyje nam. Grzechu niech żyje. Podnieś to, kurde! Ten stream to jest jakaś porażka. No co ja będę wrzucał na YouTube, jak mnie gryzie świnia po dupie przez 2 godziny, no. Ja już nie wiem. Może ja się nie nadaję na YouTube'a. Może rzucę to wszystko, pojadę w Bieszczady. Nie ma świni! Dawaj! O kurde, nie ma świni, poszła sobie. Dawaj. To jest to okienko. No i przylazła. Ty świński dziadu, no kurde, po co żeś tam przylazł? Altem cię wszystko bierę. Dobra, idź, biegnij, rypaj się w dupę, leszczu głupi. Dobra, biegnę aż do Częstochowy. Nie będę się w ogóle zatrzymywał, obracał za siebie. Nic, mam w dupie, co mnie goni. Pojemny odbyt, znaczy się. Aż do strażnika. Ze strażnikiem to ja chyba podołam. Temu, co za mną przylezie, tak czy nie? Przylezie coś? Jest dzik. Houston, namierzyłem dzika. Dzik wraca, powtarzam, dzik wraca, sprawdzone info. Aż niebo normalnie się nade mną. Niebiosa się zlitowały, zobaczcie, Inos poranek wzniósł nad mym żywotem.
jak się to cudownie składa. Udało się. Krynico mądrości, dałem radę, podołałem. Jestem ja, jestem wybitny, jestem ponadprzeciętny. Do dupy. Gdybym mógł wyciąć z tego gameplayu, z czas okresu tego streama, być może tak ze 2 godzinki, to byście może uwierzyli w to, że jestem wybitny i tak to fajnie tą akcję ogarnąłem, ale no niestety nie będę wycinał, no i wrzucę na YouTube to pełnię mojej nieudolności, więc... No. Widzieliście jak było, nie będę was okłamywał. I przemilczmy, i idziemy dalej w gameplayu. Mam to w dupie, ale tam jakiś pancerz chyba był, więc zaraz zobaczymy. Co ja w ogóle podniosłem i czy było to warte zachodu? A może wschodu było warte? Nie wiadomo. Dobra, zapiszę sobie w razie W na wszelki wielki, bo wiadomo. Bo trzeba zapisywać. O, co na to żona? Żona... Żona w drugim pokoju, z drugiego końca domu, może nie słyszy przy odrobinie szczęścia. Nie wiem. Bo inaczej bym się zastanawiał, co ze mną robi. O, to by było dziwne. Lepiej takich pytań nie zadawać. Są na świecie pytania, na które nie ma odpowiedzi. Dobra. Zobaczmy, co ja w ogóle podniosłem. Jest to pytanie jawnie nie głupie, tylko weź teraz, chłopie, zlokalizuj wszystko, co tam było. To było. Włókno cięciwe. Wytrzymałe włókno wykorzystywane do tworzenia cięci w włókach i kuszach. No to to takie jest. Jeden z bandytów. Okej. Okay. No i chyba tyle. Nie wiem co tam jeszcze było. Na pewno była zbroja. To miało po 5 wszystkiego, to ma po 15. Obuchami, strzałami. Przed ogniem 0, magią 0. Wartość 225. Słuchajcie, to jest dobre. Na razie z tym będę chodził. Wyglądam tak. No, może niespecjalnie urodziwy jestem w tym stroju, ale ważne, że pomoże. Ważne, że być może trochę łatwiej będzie mi się walczyło z przeciwnościami losu w lasach. Więc jak najbardziej może to być prawilne. Pozytywnie przeze mnie odczuwane. Dobra, dobra, nie jest źle. Co prawda w przyszłości i tak chciałbym zainwestować w lepszy pancerz, no ale już tak beznadziejnej skóry na grzbiecie nie mam, tak? To już jest taki jakiś pancerz utwardzony. W ogóle, co to jest? Jak to wygląda? Jak to brzmi? Zniszczony strój myśliwego. Aha. No to mogę być myśliwym na razie, niech ta będzie. Zresztą dużo się szwendam po lasach, nawet wszystko do siebie pasuje. Wbija się w jedną spójną całość. Przypadek? I don't think so. Dobra, dziki omijam wielkim łukiem. Mam je w dupie. Polne bestie również są dla mnie zbyt potężnymi przeciwnikami, ale jeżeli bym spotkał po drodze jakiegoś tam, powiedzmy, kretoszczura, ewentualnie, chociaż bardzo mało w tej grze jest kretoszczurów, nie wiem czy zauważyliście, ewentualnie ścierwojada albo innego wilca, no to albo krwiopijce na przykład, jaszczura, to znaczy topielca, no to bym chętnie stawił mu czoła, więc muszę wypatrywać odpowiednich wrogów na mój bieżący etap rozwoju. Rusz fabułę. Na dzisiaj planem było ogołocenie lasów, więc to też właśnie przedsiębiorę i staram się to dalej rozwijać. Nawet nazwa strumyka była taka, że... Właśnie łażę po tych lasach, nie? Co tam jest? Tam chyba świnie są. Nie, 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 to wargi, wargi, wargi tam są. O nie, to wargów to ja nie chcę niepokoić. Nie chcę tych panów zdenerwować. Coś na mnie... Coś na mnie warczy, ale nie wiem skąd. Zbyt gęsty las. Czy to jest czarny... A, to czarny wilk! Nie, to sporo! To czarny wilk to dobrze będzie, na pewno sobie poradzę, nie? Szczur mnie zabijał, ale czarny wilk to na lajcie. Czemu ty skaczesz? Super! O Boże. Dobra, czekaj, wczytaj. Ten las może na chwilkę bym zostawił, poszedłbym jeszcze w innych kierunkach mapy, których do tej pory nie eksplorowałem, bo w tym lesie to już myślę, że na dzisiejszą transmisję wystarczająco wiele razy umarłem. Inna kwestia, że ty chcesz, żebym ruszał fabułę do przodu, prawda, jest taka, że ja w tej wiosce już nieomal wszystko zrobiłem, więc za wiele tam rzeczy nie mam, które mnie ruchną do przodu fabularnie. Musiałbym właśnie odejść w lasy, przebić się gdzieś dalej, nie? Dobra.
Mamy strój Rumcajsa, to idziemy w las. Dobrze będzie, musi być dobrze, musi tam być, wiadomo zresztą. No i zobaczymy, co też ciekawego teraz spotkam na swojej drodze. Łatwiej mi też będzie w momencie, kiedy zyskam jakąś lepszą broń, bo na razie ten mój oręż jest bardzo symboliczny. Powiem szczerze, że nawet teraz mógłbym się tym delikatnie zainteresować, żeby w coś takiego odejść. Być może, co wymaga siły. Obecny mój miecz, przypomnijmy to sobie jeszcze raz. Obecnie mój miecz zadaje obrażeń 20. 20, no dobra. 20, ej, Thorsten, nie pogadaj ze mną. Nie ma takiej rzeczy, której by mnie naprawił. Czego potrzebujesz, chłopcze? Pokaż mi, co masz na stanie. Pokaż mi, czy ci stanie. Dobra, co ja mam? 20. Zapomniałem sprawdzić, ile ja siły mam obecnie. Znając życie, pewnie 0, ale... Zobaczymy, czekajcie. Siły obecnie mam... 18. Prawdopodobnie jestem podkoksany jakimiś pierścieniami. Chyba 18, bo wyświetla się po lewej 10, po prawej 18, no ale jak tuszę 18, to tyle mam, nie? No chyba tak. 18, no dobra. Ej, ty. Jeżeli mam 18, nie, to... Pokaż mi co. To co mogę kupić, gdybym chciał na przykład w coś zainwestować? To jest mój bieżący poziom, 23. Magana siła 20. Wrażenia sieczne 25, siła 20. Siła 20, obrażenia obuchowe 25. 25, 30, ale to jest zręczność idzie. Topór. Wymagana siła 30, topór 35. Topór brzmi dobrze. Czyli to jest pierwsza propozycja dla mnie na bieżący etap w grze. Topór. Kiepski topór bojowy. Brzmi zachęcająco. A, co piszecie? Pokaż mi jak ci... No. Jednoręczne czy dwuręczne idziesz? No chciałem w takie wielkie mieczory dwuręczne iść, wiesz? Nauki rozwijaj, a nie broń kupuj. Nauki już mam rozwinięte, stary. Rozwinąłem sobie tak normalnie łażenie po lasach i oskubywanie zwierząt, że jestem prima sword, jestem masterem, mistrzem miodą w tym zakresie. A jeżeli chodzi o inne dziedziny, na przykład kowalstwo czy coś, jeszcze na to przyjdzie czas. Póki co chciałbym przede wszystkim właśnie zyskać jakieś większe możliwości bojowe, a tego nie zrobię, jeżeli nie kupię lepszej broni. Więc jeszcze coś tam kombinuję. 35, 40, 30. O, słuchajcie, fajny miecz. Drogi w hun, ale dobry. Ten za połowę tańszy w ogóle. Podobne statystyki, tylko musiałbym sporo wpakować w siłę. 145 kosztuje, to jest zardzewiały miecz dwuręczny. Dobra, wiecie co zrobię? Na razie kupiłbym ten miecz. Ja wiem, że on dużo kosztuje, może to jest nieopłacalne, może za niedługo... Idź w jednoręczny, nie dwu. No przykro mi, ja pójdę w dwu. Lubię dwu. Bronie znajdziesz schowane w różnych miejscach, umiejętności szkol. Masz już niemal zrobione zadanie braterska pomoc. Jak je oddasz, to trochę podekspisz, może nawet poziom wbijesz. Dodatkowe punkty HP. Naucz się machać mieczem. Musimy mieć wojownik. No kurde, wy byście chcieli, żebym ja tylko w punkty nauki pakował. No fajnie, punkty nauki też są bardzo ważne, no ale kurde, no po to są bronie w sklepach w tej grze, żeby z tego korzystać i je kupować, tak? Co mi z tego, że ja podekspię punkty nauki, skoro mam najgorszy miecz w grze, który zadaje dupło obrażenia? No to chociażbym był najlepszym szermierzem, to mi to nic nie da. Dobra, czekajcie. Ważna rzecz, piszesz mi o braterskiej pomocy. Muszę to wszystko przeczytać, żeby wiedzieć, co ja tam w ogóle ostatnio robiłem, bo przyznam szczerze, że już nie pamiętam. Niestety. Długie zadanie. Mieszkańcy wioski patrzą coraz mniej przychylnie, pozostałe uciekinierów polecił, żeby wykonać wystawy, ale on powiedział, że zapewni nam bezpieczeństwo, jeśli zaczniemy pracować. Muszę przekonać swoje moich towarzyszy do pracy na wsi. Kurde, zaproponował, żebym prowadził co u Jordana. Mój brat Dave wypoczywa na piętrze, karczmy kazem. Nie potrzeba dodatkowej motywacji, by pomóc w pracach się na znaczy, że stresuje
Ona nie chce się brudzić, Rupert, No dobra. Myślę, że namówiłem dosyć dużo moich towarzyszy do pracy, mogę porozmawiać z kolejnymi albo od razu wrócić do Albina. Bastian ucieszył się, że ktoś mu pomoże. Dobra, czyli muszę wrócić do Albina. Na to wychodzi. Zaraz zobaczymy. To pokiego huna łazisz z takim mieczem do lasu? A gdzie mam zdobyć lepszy miecz? Kontrpytanie wystosowane w twoją stronę. Gdzie mam zdobyć lepszy miecz, jeżeli nie w lesie, a zabraniacie mi kupować mieczy? No to przepraszam bardzo, to trochę mi się możliwości kończą, że tak powiem. Ja i tak ten miecz kupię, w dupę mać. Jesteś nareszcie. Szczerze mówiąc, nie sądziłem, że tylu z was będzie się tak rwało do pracy. Dobra robota, chłopcze. Dla każdego znajdę odpowiednie zajęcie. I co o nich myślisz? Nadadzą się? Z tego co widzę, to zapał do roboty mają, ale zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce. Zrobiłeś co do ciebie należało, więc zgodnie z umową dopilnuję, żeby włos wam z głowy nie spadł. Rzecz jasna, dopóki będziecie pracować jak należy. Okej. Jak się mają sprawy? Odkąd pomogłeś nam z kilkoma problemami, jest trochę lepiej. Gdyby jeszcze wszyscy twoi towarzysze byli tacy pomocni. No dobra, czyli zrobione, czyli wszystkie misje w tej miejscowości wykonałem, do poziomu mi jeszcze brakuje, trzeba to rozchodzić, znaczy się, że co? Sprawa z Albinem załatwiona, zobaczy jak Jornowi idzie praca w karczmie Bastiana. Okej, czyli idziemy do Jorna. W takim razie, raczej nie inaczej. Ja i tak ludziska bardzo możliwe, że ten miecz sobie kupię, bo co wy piszecie, to wy piszecie, trochę was słucham, trochę nie słucham, ale także przede wszystkim gram ja, tak? A mam ochotę na nowy miecz, z nowym mieczem wyjdzie lepiej. Ochroniarz? Co to kurde jest? Z tym nie gadałem. Jakaś nowa postać jakaś taka. Inna kwestia, że wychodzę z założenia, że handlarze są po to, żeby z ich usług korzystać, tak? Nie daję jałmużnę. Zejdź mi z drogi. A wyglądam ci na takiego, co jałmużnę chcę! Nie daję jałmużnę. Zejdź mi z drogi. Co za hun? A to gbur. W dupę kopana łajza. No nieładnie, nieładnie z jego strony. Albinowi kto podkłada głos? Nie wiem. Marvin, jesteś wreszcie. Nie powinieneś obierać teraz rzepy albo odpoczywać? Skończyłem już swoją pracę na dziś, a od tych zapachów w kuchni miałem ochotę wyjść na świeże powietrze. Chodź, krótki spacer z pewnością dobrze mi zrobi. Czasami po prostu trzeba to rozchodzić. Nie mogę się doczekać, aż odłożymy trochę złota i zamówimy w sobie pokaźny kawał mięsa oraz najlepsze wino z lokalnej winnicy. Zapomnieć w końcu o tych wszystkich zmartwieniach i mieć w końcu chwilę, by nacieszyć się życiem. Tak też mam ochotę na odrobinkę normalności. Najpierw pomyśl o twoim zdrowiu, musisz dojść do siebie. No kurde, mi się wydaje, że chyba powinieneś dojść do siebie. Najpierw pomyślmy o twoim zdrowiu. Musisz dojść do siebie. Zobacz, miejscowi trenują wymachiwanie drewnianymi kijami. Nawet nie pamiętam, kiedy ostatnio ćwiczyliśmy walkę mieczem z naszym ojcem. Chodź, przyłączymy się do nich. Miało się to jak piernik do wiatraka. Ja mu mówię: stary, wiesz co, teraz to musimy się zająć twoim leczeniem. A on mi odpowiada: dobra, chodź, potrenujemy walkę. To nie miało sensu. Chwytaj za lawę i zobaczmy, który z nas jest lepszym szermierzem. No, chyba, że obleciał cię strach przed starszym bratem. Jeżeli jesteś gorszy od szczura, to przyjmę to wyzwanie. Oj, ta pogoda trochę wariuje. Skoro sam nalegasz, nie mam zamiaru się z tobą bić. A dobra, spiorę mu dupę. Skoro sam nalegasz, to chyba muszę ci pokazać, jak należy walczyć. Pałką? Łoty kozice ci zrobię, ty! Chunie, ty! Co się dzieje? Halo? Co jest? Co ja robię? Co robi moja postać? Czemu na... Bo rozwalają sobie łzy! What the flaming hell? Dobra, nieważne. Coś się... Nieważne. Zacząłem skakać jak kozica. Kurde, podwójne ciosy robi. Grubo. Przestań mnie tak prać! No szlak by cię... Poczwórne ciosy może jeszcze rób, co? Moje
No i pogadamy? Nieźle, całkiem nieźle. A pomyśleć, że jeszcze niedawno ledwo podnosiło się rozgrzany pręt w kuźni. Ostatnio mieliśmy mniej czasu, żeby rozmawiać. Nawet nie wiem, jaki styl walki preferujesz. Pokraczny i beznadziejnie głupi. Lubię lekkie i wygodne bronie. Nie ma to jak ciężki topór na plecach. Cięciwa i strzały mnie nie zawiodły. Od zawsze preferowałem kusze. No, myślę, że jednak topór na plecach. Nie ma to jak ciężki topór na plecach. Zgłodniałem od tego biegania. Co powiesz na świeżo wypieczony chleb? A masz na to złoto? Jestem pewny, że jeśli odpowiednio go podejdziemy, to piekarz z pewnością poczęstuje nas chociaż jednym bochenkiem. Stary, cały czas flaki ci wystają z brzucha, cały czas jesteś ranny, ten to może to ogarniemy. Dobrze pachnie. Niczego za darmo nie rozdaję. Albo płacicie jak wszyscy, albo nie dostaniecie nawet okruszków. Dość mam już takich darmozjadów jak wy. Trzeba było walczyć za swoją ojczyznę, a nie obżerać teraz nasze spichlerze. No jak nieładnie! Niczego tu nie dostaniemy. Nie ma co tracić czasu. Jesteś pewny, że dobrze się czujesz? Może wróciła ci gorączka? Właściwie to jest mi trochę gorąco. Mam pewien pomysł, gdzie moglibyśmy się trochę ochłodzić. Mój brat jest bardzo dziwnym człowiekiem. Wydaje się być na wpół upośledzony, dlatego że ja mu cały czas wtłukuję do głowy, że jest ranny i powinien leżeć, a ten wpada na 5 milionów pomysłów. Bo teraz to trzeba iść się wykąpać, a teraz to może poskaczemy na bungee, a teraz zobaczymy, co w trawie piszczy. Idźmy walczyć ze spierdo... Widzisz te wszystkie butelki? Spierdo rządłami. To jest to z archolowskich plantacji. Moje ulubione. Chyba ktoś nieźle sobie tutaj popił ostatniej nocy. Sprawdź, czy może czegoś nie zostawili, a ja trochę ochłodzę się w rzece. Tak, super, masz gorączkę. Idź się wykąpać w chłodnym strumieniu. Na pewno pomoże. Co się tutaj dzieje? No tutaj są te butelki, ale no w sumie ich nie mogę jakoś podnieść czy coś. Nie mogę się nimi zainteresować. Tutaj też nie bardzo. Co, że w domu? On mi mówił, że... W ogóle ludziska, co tam na czatach? Bo jakoś mi się zatrzymały, nie wiem, czy mi się coś zbagowało, czy nic nie piszecie. Kurde, no mam te butelki, ale nic nie mogę z nimi zrobić. Nie ma żadnej interakcji. Czekaj, czekaj, co on mi to kazał zrobić, że co? Nie, to chciałem. Podczas gdy Jorn będzie chłodził się w rzece, ja mam pójść tropem pustych butelek, sprawdzić, czy może nie znajdzie jakiejś zawartością. Czyli idziemy tropem pustych butelek. No dobra, puste butelki zaczynają się tutaj, czyli trop wiedzie gdzie indziej. Trop wiedzie w tym kierunku. Nowy wpis. A cóż to za nowy wpis? Za gospodą na wstępie znalazłem skrzynię z pustymi butelkami. Widocznie nie byliśmy pierwszymi, których skusiła perspektywa darmowego wina. Jorn będzie musiał obejść się smakiem. Pora do niego wracać, gdzie będzie przy rzece. No dobra. Nic się nie dzieje, to nic nie piszą. Ma to sens. Jorn! Hej, ty! Wszystkie butelki wina są puste. Pewnie Bastian odsyła je po opróżnieniu do winnicy. Cholera, a taką miałem ochotę na wino. Skoro już tu jesteśmy, to może odwiedzimy chatę Kurta. Musi mieć ukrytych kilka butelek jakiegoś dobrego rocznika. Po co się leczyć? Walić zdrowie, co, że flaki mi wychodzą z brzucha? Chodź, idziemy się nawalić. To jest dobry brat. Pamiętam takie jedno ładne miejsce w pobliżu wioski, które kiedyś znalazłem, gdy byłem tutaj za młodu. Moglibyśmy tam usiąść na spokojnie, nabić się, zjeść. Poszukam tego wina, porozmawiać o wszystkim. A ty mógłbyś zrobić nam coś ciepłego do jedzenia. Kojarzysz jeszcze ten przepis matki na rybę w zębatym zielu? Kurt najlepszym rybakiem nie jest, ale z pewnością w jakiejś beczce ukrył kilka świeżych ryb. Masz tutaj przepis i zębate ziele. Resztę powinieneś znaleźć sam w chacie.
Wystarczy, że zbierzesz wszystkie składniki i podejdziesz do kuchenki. Pamiętaj tylko, żeby przeczytać wcześniej przepis i dokładnie podążać za instrukcjami. W ostateczności możesz też spróbować skorzystać z któregoś rusztu albo ogniska w okolicy. Równie dobrze przygotowuje się na nich jedzenie. Okej. Gdzie jest Kurt? Mówił coś o czymś, co musi załatwić w lokalnej winnicy. Powinien niedługo wrócić. No dobra, czyli muszę znaleźć Majnę Rybę. Majny Ryba. Gdzie Majny Ryba może być? Mówił, że wokół chaty gdzieś powinna być skitrana. No to przeszukajmy okolice chaty. Może gdzieś rzeczywiście jakieś ryby. Rybcio pipcie. Gdzieś tu bydą. A może nie. Teoretycznie chyba można połowić. Ja tam niby jakieś ryby mam w zanadrzu, no bo łowiłem wcześniej, więc może by się nawet udało. Spokojnie, ludziska, nie niecierpliwcie się! Wszystko musi potrwać. Aha. Rasko to już inne rejony są. Ulubiony rodzaj zwierzęcia, ale co, do walki? Do czego? Czy po prostu najbardziej klimatyczny, który najbardziej mi się podoba? Najbardziej klimatyczny jaki by był? Kurde, nie wiem, nigdy o tym nie myślałem. Chyba troll. Troll taki najfajniejszy mi się zawsze wydawał. To zawsze była takie przerażenie, jak stawałeś naprzeciwko trolla, bo to taki wielki byku był, nie? No to rzeczywiście robiło wrażenie zawsze. Albo jestem ślepy, albo tu nigdzie... O! O no tu kurde se... Czemu ja mam pałkę? Pałki nie chcę mieć, ja miałem coś... Nie ma. Skórę z takiego małego szczura ściągnąłem? Co ty gadasz? Dobra, załóż mieczor. Pałki to ja nie chcę. O! O proszę. Ciekawa znajdźka. Chyba jestem ślepy. Nigdzie tych ryb nie widzę. Może bardziej nad rzeką. Myślisz, że w środku chaty będą ryby? W sumie o tym nie pomyślałem, a to może jest bardzo możliwe, dlatego że on mi mówił, że wszystko znajdę w środku chaty, nie? Ale... Czy to jest ta chata w ogóle? Chryste panie! Czy to była ta chata? Chyba ta tutaj. Kufer niby mam, ale tak go okradać bezpośrednio to z dupy nieco. No w chacie to ja nic nie widzę. A że tutaj! O boż! No dobra. A kufereczek? Nie znam się na otwieraniu zamków. To robimy to. Ryba w zębatym zielu mówisz, tak? O kurde, ile tych potraw jest. Zupa rybna z ziołami. Mięsne paczuszki. Specjalność łowcy. Wieska jajecznica, pasztet. Wieska szarlotka. Gulasz grzybiarza. Gulasz ziołowy. Pokrzepiający rosół z resztek, gulasz z dzika na winie, flaczki z mięsa kopacza, słodka bułka z jagodami, zupa korzenna z kapustą, prażone owady, chleb na piwie, marynowana rzepa. Nie ma! O to chodzi? Zupa rybna z ziołami? Nie, bo tutaj nie używam w ogóle zębatego ziela. Dziwne, czekaj, może tam to było jakimś odrębnym interfejsem. Smaż mięso, preferencje gotowania. A. Przepisy. A nie czytałem już takiego przepisu wcześniej? W ogóle zobaczmy tą książkę. O czym to? Głupcem jest ten, kto sądzi, że zręczność pozwoli być sprawiedliwym złodziejem. A to już kiedyś czytałem, to pamiętam. Dobra, czekajcie, ludziska, zobaczę. Ale odejdź od tego, Synek! Podziękował, odejdź. O, dobra. Zobaczmy. Mi się wydawało, że na taką potrawę też kiedyś czytałem, ale najwyraźniej źle mi się wydawało. Ryba w occie z zębatym zielem. Proste danie, które znacznie wydłuża przydatność do spożycia rybiego mięsa. Idealne dla podróżników. Odnowa punktów trafień 90. Okej. Rozumiem. 4 ryby, zębate ziele, ocet. Ha.
to sporo ryb jak na jedną potrawę. Ale w sumie ryby jest dosyć łatwo pozyskać, chyba tak mi się wydaje. No i teraz to powinien mieć. No tylko gdzie? Ryba w odcie zębatym zielem, to jest to. A wszystko wytworzę. Dobra, czy coś jeszcze mogę takiego zrobić, czego do tej pory nie wytwarzałem? Chyba nie. Nie widzę czegoś takiego. Dobra, czyli tyle, czyli wracamy. Jorn! Po zapachu czuję, że wyjątkowo udało ci się niczego nie przypalić na kuchence. Ja znalazłem to wino, ale wygląda na to, że Kurt trzyma je w skrzyni pod kluczem. To dobra okazja, żebyś zobaczył co nieco o kunszcie ślusarza. W końcu te wszystkie lata u mojego mistrza nie poszły na marne. I na zamkach znam się jak mało kto. A to ciekawe. Okradniemy naszego własnego wuja? Przecież sam by nas chętnie poczęstował tym winem. Nie marudź, tylko otwieraj kufer. A jeśli Kurt będzie robił później jakieś problemy, to ja z nim porozmawiam. Jeśli chodzi o otwieranie zamków, to podstawy są niezwykle proste. Wystarczy, że włożysz wytrych i zaczniesz przekręcać go w lewo i w prawo. Musisz nasłuchiwać tego, co dzieje się w środku. Jeśli usłyszysz kliknięcie, to znaczy, że możesz kontynuować przekręcanie zębatek. A jeśli usłyszysz trzask, no cóż, lepiej, żebyś go nie usłyszał. Pamiętaj, że ten sam zamek za każdym razem otwiera się trochę inaczej. Czasami zębatki są lekko zastane, czasami ktoś niedokładnie przekręcił klucz, a jeszcze innym razem wytrych może tylko częściowo przekręcić mechanizm. Wraz z rozwojem swoich umiejętności będziesz jednak uczył się, jak coraz szybciej otwierać wszystkie z nich, niezależnie od tego, jak skomplikowany jest zamek. I tak by nam to chciał dać, więc po co go w ogóle pytać o zdanie? Nie do końca jestem w stanie wesprzeć tym podobną logikę, ale nieważne. O, super zacząłem! Serio? Trzy razy w lewo, a dwa razy w prawo spróbowałem, więc ekstra. No to ja sobie wezmę to wino, przy okazji złoto też mu się na pewno nie przyda, bo to i tak by się z tym podzielił. Chyba mamy już wszystko. Chodź za mną i się nie ociągaj. Nie chcę, żebyś zgubił się gdzieś w lesie. Możliwe, że wpadniemy też na jakieś dzikie zwierzęta, więc trzymaj broń w gotowości. Chłopie, czy ty się wreszcie wyleczysz? Czy masz totalnie wyrąbane na własne zdrowie? Cały czas trzymasz podbrzusze, bo prawdopodobnie masz tam jątrzącą się ranę, która nabiega żółcią i purchlami i w ogóle i to wszystko gnije i się roztapia i ewoluuje w jakąś odludną, bezduszną poczwarę, która zmutuje twój cały organizm i spowoduje, że umrzesz, zdechniesz, spłoniesz w odrębniach dupy Belzebuba, będą cię grzebać, a psi będą brudnymi jajcami obsikiwać twój nieczysty nagrobek. Nie przeszkadza ci to, aby? Być może nie. Nie wiem. Może nie, może jemu to pasuje. No chyba chory jesteś, ale trzeba się nawalić. Wiadomo, jakieś priorytety w życiu trzeba mieć. Dobra, idziemy, nawalimy się na rym-cym-cym w takim razie. Tutaj w ogóle przy tej rzece też były jaszczury. Muszę się nimi zająć, jeszcze tego do tej pory nie robiłem. Więc też tutaj muszę zahaczyć o te lasy. Notabene bardzo ładne lasy, więc... Wow! Jesteśmy na miejscu. W końcu mamy chwilę, by odpocząć od zgiełku tej wioski i wszystkich nieprzychylnych spojrzeń. Pamiętam, jak jeszcze dobrych 20 lat temu przybyliśmy tutaj wraz z rodzicami w odwiedziny u wuja. Wszystko było jakieś takie inne. Ojciec też jeszcze wtedy był inny. W takim razie wypijmy za tych, których z nami już nie ma. No dobra. Nawalić się, wiadomo, przy rzece najlepiej, bo potem można po pijaku jeszcze popływać, nadzieję, że choć część utopić się i w ogóle. Zandram także zdoła tu dotrzeć. Marvin, zrobiliśmy to, co było konieczne, żeby uciec i przeżyć. Nikt nie miałby za złe tego, co się wydarzyło. Okej. Ukradliśmy amulet z grobu własnej matki. Gdyby jakiś mag z naszej wioski się o tym dowiedział, to chyba by nas przeklał. Wojna wszystko zmienia. Sami oddaliby nam ten amulet, żebyśmy mogli uciec. Londram nie ma szans obronić się przed orkami. Okej.
No, mój brat ma bardzo specyficzne poczucie etyki, to znaczy uważa, że to, co kradnie innym, to się nie liczy. To nie jest złodziejstwo, bo i tak wszyscy by mu to wszystko oddali. Więc po co pytać o zdanie? Może gdybyśmy mu zostawili bronić własnej wyspy. Masz rację, pozostawienie Narona byłoby samobójstwem. No, wiesz co, nie bardzo mi się podoba, więc to raczej trochę skrytykuję. Może gdyby mężczyźni tacy jak my zostali bronić własnej wyspy, to szanse by się odwróciły. Nie jesteśmy żołnierzami, Marvin. Pozostaw obronę kraju tym, którzy zostali do tego przeszkoleni i którzy otrzymują za to żołd. Napijmy się za nich i ich walkę. Niech zapewnią Myrtanie lepsze jutro. No, ciężko powiedzieć, że miał jakiegoś prawilnego czy odważnego brata. Jak się czujesz po dniu pełnym przygód? Znacznie lepiej. Dobrze było w końcu zakosztować zwykłego wioskowego życia. Dopijemy to wino i wrócę do łóżka. Wypocznę jeszcze trochę i kto wie, może ruszymy do miasta. Nigdy nie miałem okazji zobaczyć tej metropolii. Z opowiadań wiem, że nic w całym królestwie nie może się z nim równać. Wow! Mam tylko nadzieję, że w porcie będą potrafili przyrządzić ryby tak jak na naszym Londram. Napijmy się jeszcze. Za Archolos! Parszywa gęba kaprata? Co ty, to jest motion capture, to jest osiągnięcie współczesnej kinematografii. Powinniśmy już wracać. Wracać? Już teraz? Dopiero co tu przyszliśmy. Kto wie, kiedy będzie kolejna okazja, by tak spędzić miło wspólny wieczór. Poza tym, zostały nam jeszcze dwie butelki wina, a chyba nie chcemy, żeby się zmarnowało. Dobra, dawaj to wino. 1000? Co ludzie mają? Co? Czemu Polacy tak stworzyli tą grę? Manę daje spiryt. Misja, w której się nawalasz i chlejesz wino, daje ci 1000 punktów expa. Chyba najwięcej w całej historii tego tytułu. Do tej pory żadna inna misja mi tyle expa nie dała, co nawalenie się. Dlaczego? Dlaczego picie w tej grze tyle daje? Boże kochany, no jakbym wiedział, to bym się nawalił już dawno temu. W końcu się obudziłeś. Widzę, że wczoraj nieźle sobie pofolgowaliście. Gdy dotarliście tu w nocy, byliście całkiem pijani i cali przemoczeni. Co wyście robili? Jorn stwierdził, że potrzebuje trochę rozchodzić to ukąszenie. A później dotarliśmy nad rzekę, otworzyliśmy butelkę wina i tak jakoś wyszło. Nie tłumacz się już, Marvin. Młodość rządzi się swoimi prawami, ale nie jesteście już dzieciakami. To, co zrobiliście, było bardzo nieodpowiedzialne. Co gorsza, wygląda na to, że od tych wszystkich atrakcji stan twojego brata jeszcze się pogorszył. Szok. Co prawda, najgorsza gorączka już minęła i jego stan się ustabilizował. Ale nie mamy pewności, jak długo to potrwa. Okej, dobra, no muszę tak to tłumaczyć teraz mojej żonie Biance. Jeżeli będę chciał wyjść na piwko z kumplami, no to jej będę teraz wyjaśniał, że po prostu inwestuję w punkty doświadczenia. No to wiadomo, no to jest prawidłowy rozwój. Tak czy inaczej, szok. Pogorszyło mu się od picia. Któż to mógł przewidzieć? Czemu ja się na to zgodziłem? Nie ma co popadać w panikę. Ja zostanę z Jornem i będę go doglądał, a ty spróbujesz zdobyć jakieś mocne lekarstwo. No ale ten nasz zielarz miał go leczyć i co? Wiesz, gdzie powinienem zacząć poszukiwania? W wiosce przebywa mag wody Lokvar. Ale śmiem wątpić, żebyś dostał u niego jakiś specyfik na przypadłość twojego brata. Już o tym gadaliśmy. Tutaj trzeba wiedzy jakiegoś porządnego alchemika. A jedyny, jaki przychodzi mi do głowy, to Bodowin. Gdzie go znajdę? Wyjdź z wioski w kierunku miasta. Gdy miniesz kotlinę z kaskadami, jego pracownia będzie tuż na wprost. Kotlina z kaskadami. Nie mam bladego pojęcia, o czym ty, chłopie, mówisz, ale okej. Czyli na razie w tej wiosce nie mam nic innego do roboty, tak mi się wydaje. Lekarstwo dla Jorna, dokładnie. No nic, dobra. Zapiszemy sobie. 1922, 37. Jakoś tak dziwnie to zapisywałem, no nic. 10, 22, czyli teraz powiedzmy, że tutaj zapiszę.
Dziwny ten strumyk, trochę nieudolny, no ale hej. Znaczy, teraz jest już w porządku, jak zacząłem się znowu zabierać za zadania, to jest okej, natomiast no ta walka z tymi szczurami mi tak mocno nie wyszła. Nieważne. Co ja bych teraz mógł zrobić? Trochę bym punktów... Tam mi się ktoś czepiał wcześniej, że Grzechu, kupisz dobry miecz, a nie pakujesz w ogóle w punkty siły, to co ty dzieciaku szprechosz i się tam i tak w ogóle tym nie będziesz mógł posługiwać. No właśnie tak to planowałem zrobić, że... miecz i punkty siły. I przede wszystkim w te punkty siły teraz trochę bym chciał odejść. Nie, misje... Macje ogólne... Nauka... Kto mi może siłę dać? Chyba kowal, nie? Nie, to postawy kowalstwa mi może nauczyć. Stone, czy ladnik w kuźni z Thorstena, może mnie nauczyć siły. Na razie ta siła jest mi trochę, tak powiedziałbym, psu na budę, ale to jest kwestia czasu, aż się to przyda, dlatego że prędzej czy później i tak będzie wymagana. No, pójdę do lasu, znajdę jakiś lepszy miecz, ewentualnie rzeczywiście go kupię, zobaczymy, jeszcze to zrobię. No ale prędzej czy później wejdę w posiadanie lepszych broni, które będą wymagały więcej siły, a ja w tą siłę chcę odchodzić. I co wtedy? No i wtedy właśnie ta siła się przyda. Hej. Chcę być silniejszy. Na razie bym zrobił tak. Trochę w to włożyłem, hajsu i w ogóle. 20 punktów w siłę popchnąłem. Siła zwiększa damage, więc nie jest psu na budę. Aha, no dobra. Myślałem, że tylko po prostu siła mi daje to, że mogę się posługiwać bardziej takimi fajnymi brońmi. Jeszcze mi zostało 25 punktów nauki, więc spokojnie mógłbym jeszcze coś tam wpompować. Ale na razie 30 to już jest coś. Zawsze już coś tam z tymi punkciorami zrobiłem. Mógłbym się jeszcze nauczyć posługiwania się brońmi dwuręcznymi, bo właśnie w takie chciałbym zmierzać, ale na razie i tak takich nie posiadam, więc na razie to by mi było naprawdę psu na budę. Na razie idziemy przed siebie. Przy czym, no pójdę w tym kierunku, bo ja tam widziałem stado jaszczurów, chciałbym je pozbawić życia, ale zanim jeszcze tam pójdę, to przy okazji zajrzę do kuchni i przygotowałbym parę potraw, bo wiecie, ścieżka do lasu, no to zawsze żyćko trochę uszczupli, nie? Więc trzeba się mieć czym leczyć. Hej! Jill, gadaj ze mną. Mam wszystko, czego potrzebuję. Ryba w oście z zielem. Dla ciebie. 30 sztuk złota, ale się fajnie zwróciło za tą naukę teraz. Doskonała to sprawa, dużo zarobiłem. I teraz tak. Przygotuj posiłek zdecydowanie. Szkoda, że mi nie wyświetla od razu przy posiłku, który mogę wytwarzać, ile on mi zwróci hapeków, nie? To było takie całkiem przydatne. No ale nic. Mogę pasztet z resztek zrobić. Mogę... Co to jest w ogóle? Gulasz grzybiarza. No zrobiłbym tak z 5 takich gulaszy. Rosół z resztek. Też tak z 5 bym zrobił. Wiadomo, że właśnie takie potrawy najmniej dadzą, ale... Pasztet z resztek. Jajo. Z 5 bym zrobił takich pasztecików. No i już będzie się czym leczyć. Dobra. Czyli idziemy do lasu. Może jak tak myślę teraz, to jak trochę się odkułem finansowo, 30 kasy zyskałem od baby, to jeszcze powiedzmy, że 5 punktów w tą siłę w pierdupce. Kiedy będzie The Medium? Dasz 2 odcinki z tego? To znaczy, wiesz co, nie wiem, bo osoba, która najbardziej zadotowała ten strumyk, no to poprosiła, żebym wrzucił w ten dzień akurat drugi materiał z farminga, więc muszę się nad tym poważnie zastanowić, jak to zrobię. Jeszcze tego nie wiem. Chcę być silniejszy. Chcę tak, być myślę jeszcze silniejszy. 5 punktów. 5 punktów to będzie w ogóle... Idealnie, ideolo. Tak, trzymaj. No. Punkty nauki 15. Siła. Dobrze jest. Idzie to.
Strzałka w prawo, masz właściwości potrawy. Aha. No to dobrze wiedzieć. Dzięki za info. Pogadaj z Albinem, odgadnij co to za głos. Będziesz zdziwiony. Ale ja nie odgadnę, to stary, ja skąd mam wiedzieć? Nigdy w życiu, no to ja bym po prostu musiał być jakimś Nostradamusem. Jak się mają sprawy? Odkąd pomogłeś nam z kilkoma problemami, jest trochę lepiej. Gdyby jeszcze wszyscy twoi towarzysze byli tacy pomocni. Znaczy, ogólnie wydaje mi się, że ten głos kojarzę z poprzednich gotików, ale kto to może być? Bladego pojęcia nie mam. Możecie napisać. To dla mnie żaden spoiler, bo i tak się sam nie dowiem. Miodowe lata. To był ten z miodowych lat? No pieprz, jak on się nazywał ludziska, bo ja nie mam pamięci do nazwisk. Krawczyk bodajże, dobrze mówię? Nie, Krawczyk mu było chyba. Nie pamiętam. Ale to był on? Niemożliwe. Jeżeli tak, to w ogóle bym nie poznał. Farming złoto, medium nuda. No, każdy ma inne podejście, każdemu co innego się podoba, ale ogólnie ja to widzę, że farming ma więcej wyświetleń, znaczy, no chyba jednak większą atencję sobie zyskuje jako seria. Medium jest bardzo fajną grą, ale jednak jest dosyć specyficzna i dla co po niektórych ten gameplay może się wydawać nudny. Ona ma takie wolniejsze tempo. Powiedział człowiek, który porównuje grę do farminga, bo tak, farming też ma wolniejsze tempo, tyle tylko, że trochę inaczej. Cezary Żak, dokładnie, tak, teraz sobie przypominam, masz rację, Cezary Żak. Dużo dziadostwa. No dobra, trzeba to jakoś oczyszczać. Ale chodź tutaj, co ty to robisz? Nie plumkaj na mnie, tylko chodź, poczwaro. Oddalę się, żeby uwagi innych nie skupić. Oj, to już gorzej. Szkurde. No trochę tego pounikałem. Topielcem, widzicie, niektóre kreatury są takie, że się da jakoś tam walczyć i kombinować, nie? Topielec atakuje wolno, krwiopijca markuje cios, tak samo ścierwojad. Ale cały czas, no szczur to dla mnie jest czarna magia, tego to w ogóle nie potrafię rozkminić. Z dzikiem średnio najeżdża, no dzik też jest problematyczny. Wieczór dobry. Karol Krawczyk, tak, dokładnie. O, ale siadło, ty! Siadło, że podsiadło. To było dobre! To naprawdę wyszło. Chodź tutaj, dziadygo. Co ty to, kurde, mać myślisz, że mnie wystraszysz tym swoim pierdzeniem ustnym? Aż, oj, czekaj, stój! No co, jak się napaliło bydle, no? No kurde, tak, maszynowo mnie atakuj, no na pewno. Się w dupie, bo przewracało chyba z tego dobrobytu, co? Za każdym razem, kiedy myślę, że to już ogarnąłem, się okazuje, że w ogóle tego nie ogarnąłem. Ale jaszczury jakoś zaczęły mi strasznie mało damage'u zadawać. Chyba to wszystko kwestia tego pancerza, który podniosłem. No ale kurde, to rzeczywiście bardzo mocno... O, tam są żółwie, to już gorzej. Bardzo mocno on zmienił moją postać, jeżeli taki zwykły... No wiecie, to nie jest jakiś górnolotny pancerz, a mimo wszystko różnica jest jak niebo, a ziemia. Więc jaszczur, ja to tak nazywam, ja wiem, że... O, czekaj, bo tu żółw jest. Ja wiem, że jaszczur to była w gotiku zupełnie inna kreatura, dlatego, że to było takie bardziej przypominające smoka. Tak naprawdę walczę z topielcami, no ale tam mi się to zwykło nazywać, że to jaszczury są. Dobra, idziemy za wodę. Za wielką wodę idę. Przywódca stada to był. Ja jestem przywódcą stada, goddammit! Co ty w ogóle za kalumnie tutaj przedkładasz? Ja jestem samcem alfa tego tytułu growego. No, z żółwiem to już może być gorzej. Grzechu szef, wiadomo! Zapis, mech! Po co mnie zapis, stary? Ja to jestem taki hegemon, że ja nie potrzebuję takich rzeczy. Co ty to, zapis? Zapis jest dla słabych. Oh.
Wow, ale siekło. Kurde, jakiś taś, nagle się taki OP zrobiłem, tam mi się wydaje. Taki byłem wcześniej fatalny z tymi jaszczurami, a teraz nalajcie. Szlak. Oj, mocno mnie potarmosił. Ale ten pancerz naprawdę tyle daje, że nawet nie muszę zwracać specjalnie uwagi na to, ile on mi HP-ków odbiera. Bo i tak daje radę. No dobra. Czy godzinne odcinki z farminga bywają za krótkie, 30 minut, medium za długie? No, w zależności od tego, kto co lubi. No muszę też grać w inne gry, nie mogę tylko farmingiem żyć, tak? Farming jest super, no ale... Inne gry na świecie też istnieją. Dla Boga. Ja tu chyba gdzieś wcześniej widziałem roślinkę bardzo fajną. No właśnie, ona jest, tylko że ona jest po drugiej stronie. Szczaw królewski. Tam po drugiej stronie skały też rośnie szczaw królewski. To jest doskonała roślina. Tylko że no właśnie musiałbym się tam jakoś znaleźć. Żeby tam przejść, to bym musiał właśnie zejść do tego jaszczura. To jest jaszczur ludziska, nie to z czym walczyłem, bo to był topielec. Dopiero teraz widzę po raz pierwszy w tym tytule jaszczura. A domyślam się, że skoro jest to kreatura na tyle deficytowa, to mnie rozerwie na strzępy zaledwie swoim pierdnięciem, co jest prawdopodobnie bardzo prawidłowym spostrzeżeniem, bo jaszczury, z tego co pamiętam po gotikach wcześniejszych, to były naprawdę bardzo mocne kreatury. Ale i tak szczęścia popróbuję, wiadomo. O, ich tu jest dużo. To nie jest jeden jaszczur. To jest cała familia jaszczurów. Tam jest farma, chyba. Mi się wydaje. Jeszcze tam nie byłem. Przeczytałeś to na odwrót. Co przeczytałem na odwrót? God damn it. Czekajcie, ludziska, zejdę tutaj. Na twarz! Bo tak jest najlepiej. Nie. No mi się nie kompiluje na razie z tymi jaszczurami walczyć. One mnie zamiotą totalnie, ze szmacą mnie absolutnie. Ja bym do tej roślinki chciał dojść, to jest dla mnie teraz priorytet. Das ist der Priorität. Wiecie, o czym sobie teraz pomyślałem? Zrobimy chyba tak, że obwołam w zakładce społeczności na YouTubie. Bo nie mogłem, zastanawiam się nad tym poza nagrywaniem i nie mogłem podjąć decyzji. Zaraz powiem nad czym. I chyba wpadłem teraz na taki pomysł, żebyście wy zadecydowali, to znaczy zrobiłbym ankietę w zakładce społeczności na YouTube odnośnie tego, gdzie jest ta roślina? Niżej? Chyba? Może? Odnośnie tego, jaką profesję mam teraz rozwijać, czy kowalstwo, czy rzeczywiście zielarstwo. Sami byście mieli na to wpływ, na kreację tej serii. Mogłoby to być ciekawe, bo ja naprawdę no nie potrafię ocenić, co bym chciał robić. Jedno i drugie fajne, jedno i drugie ma wady, nie? Goblin. O kurde, to jakieś wielkie bydle goblinowe jest. Czekaj, stój, ty, kurde, czekaj. Nie. O nie. No to super. O Boże. Ach, no dobra, ekstra. Czekaj, gdzie to wczytać, to wczytaj. Królewskie ziele podniosę, bo to akurat ten szczaw królewski, no to powiedzmy, że to nie było związane z czymś, co może nadwątlić moje siły. Skoro walką nie możesz, to podejdź i poproś o przejście, to takie trudne w dzisiejszych czasach. Że... Potwora mam prosić? Prosić to się może świnia, mój drogi! Szczuropiesy? No nie, no to już szczuropiesy nie były. Czekajcie, ten szczaw królewski to się dało ogarnąć. Ja to teraz zrobię, a potem stąd odejdziemy. Nawet nie będę z jaszczurami próbował walczyć, bo to jest głupie. Jaszczur na pewno jest... On mnie pozamiata, ja to wiem. Tu nawet nie muszę się... No szlak, serio, chciałem dobrze zeskoczyć i jeszcze gorzej zeskoczyłem niż wcześniej. Jaszczur to jest bydle, to jest bezduszne stworzenie, kreatura Beliala. Nie ma szans, żebym temu podołał. Nawet nie będę próbował, byłoby to głupie. Czy on się na mnie zagrował? Super! Tak, właśnie chciałem z tobą walczyć. Właśnie o tym mówiłem. Super! Ale ludziska, jakoś to idzie. Nie jest tak fatalnie. W sumie nie było tak fatalnie. Znaczy,
Nie wiem, no może bym był w stanie, ale na razie dam temu spokój. To. Jaszczury słabe nie są, no bez przesady. Wzięło przepowiednie, kowal, broń, interesujące. Miałeś pół życia. No, wiesz co, gdybym dobrze tą walkę rozegrał i gdybym miał pełnię hapsa, to myślę, że dałoby się tego gnoja pokonać, dlatego że na początku nie szło tak fatalnie. Natomiast musiałbym to jeszcze właśnie ogarnąć. Zejdziemy tutaj, może nie odbierając sobie 100% hapsa, byłoby to niegłupie. O! No rzeczywiście, dobra to ta rada była, żeby to klikać. Jakoś to może podołać czasem. Okej. No dobra, zszedłem nawet nie na twarz. Przede wszystkim, na początek chcę podnieść tamto zioło. Tu jakaś rudera w ogóle po prawej jest. Zaraz się nią zainteresuję. Tu mnie w ogóle nie było do tej pory w tych zalążkach mapy, więc jest to jakaś nowość. Tyle tylko, że no na nowość, no wiele z tej nowości nie pokorzystam, bo z tego co widzę to już praktycznie strumyk 3 godziny ma. Dzisiaj transmisja mocno nieudolna była, umówmy się, to znaczy... zbyt mocno mi w tych lasach nie wychodziło i zmitrężyłem strasznie dużo czasu antenowego. No ale co się stało, to się nie odstanie, czasu nie cofnę. Umówmy się, spierdaczam stąd. O nie, to dziadostwo się zagrowało. Ale... gdzie ty lecisz? Czekaj, stój. Roman! Don Roman! Co za hun? Wziął i poszedł, no. No, dobra, poszedł to se poszedł, no to tyle. Tu są polne bestie, tylko czy to jest młoda polna bestia, czy to jest taka rozwinięta? Genitaliami polna bestia do południowego bagna, do wioski Silbach, do winnicy Rity. Ja chcę zobaczyć te polne bestie. Czy podołam, czy nie podołam. Mnie to interere mocno. Kurde, to jest mocne. Powiem szczerze. Ty! Szlak. No. Żryj glebę, dziadu. Dobra, da się to zrobić, chociaż łatwe nie jest. Okej. Co by tu teraz robić? No w sumie jestem tak blisko tej wioski. Poczytam, co tam piszecie ciekawego. Może 4 godziny dzisiaj? Nie, no. Też nie chcę tak Bianki nadwyrężać. Zresztą, no, poniekąd weekend jest. Też muszę trochę odpocząć. Dzisiaj cały dzień zapieprzałem. Wtedy przy niebieskim wozie. Ale to jest spoiler, ja nawet niebieskiego wozu nie widziałem. Tam jakiś wóz jest, ale czy niebieski nie powiedziałbym. Grzechu 40 też mówi, że grał całe dzieciństwo w Gothica, ale lami jak mało kto. No wiesz co, w dzieciństwie pewnie też lamiłem. Z takich rzeczy się nie wyrasta. Jest w tej grze bagienne ziele, pewnie jest. Dobra, czekaj. Z facetem pogadam. Pewnie to będzie ostatnia rzecz, jaką dzisiaj zrobię, dlatego że 10 minut transmisji przed nami. Zobaczmy. Jest to pole. Co to kurde jest? Czy to jest żabo-człowiek? To jest polna bestia, ale... to nie jest polna bestia. To jest jakieś takie zmutowane, jakby jakaś taka bagienna bestia, coś ten deseń? No, grubo. Fajne tu macie kreaturki. Co? What? To jest, kurde, tu fosa była? No i co teraz? Ja stąd przecież nie wyjdę. Chryste, panie, nie wiedziałem, że tutaj takie macie przeszkody terenowe. No kurde, no serio? Are you kidding me? Co mam teraz zrobić? Ajajaj, no i jak tu teraz stąd wyjść? Ja to potrafię naprawdę
Bożeż ty mójż. Czy stąd się da wyjść? Żeście się tu kurde wycwanili, gnoje. Fosy mają wokół gospodarstwa i weź tu im teraz zaszkódź. Ty, tu jest jaskinia. Das ist meine kleine Uno, por favor, mo... Ty mnie goni! No grubo. Czekaj, wyjdź stąd, powiadam ci. Okej, okay, tam ktoś czeka pomocy, czekaj, oto to synek. Dawaj mnie tutaj to. Reto szczurze syny! Chodź, dojeżdżamy tego kretoszczura! Kto ty jesteś? Stary, myślałem, że wyzionę tu ducha. To by był wstyd umrzeć zagryzionym przez kretoszczury, co nie? Można umrzeć na głupsze sposoby. Co tu robisz? Potwierdzam. Zostałem wynajęty do ochrony pobliskiej winnicy. Patrolowałem ten obszar, kiedy nagle wyskoczyły na mnie te paskudy. Zjawiłeś się w samą porę. Dzięki. No dobra. Co teraz zrobisz? Muszę dojść do siebie. Arita pewnie będzie mi suszyła głowę, dlaczego nie było mnie tak długo. Okej. Okay. No to przez przypadek uratowałem faceta. W sumie fajnie. Co ja w ogóle z tych kretoszczurów podnoszę? Surowe mięso, łój i skórę. Ciekawe. Na pewno chcę się wyleczyć, to na bank. Inna kwestia, że już w pobliżu słyszę gobliny. Ty miałeś wrócić do wioski, no to wracaj, bo tutaj no chyba nie jest zbyt bezpiecznie, żebyś siedział, więc... Tak, weź się może zainteresuj delikatnie, powrotem. Dobra, na pewno chcę sobie zapisać, bo heroicznego czynu tutaj dokonałem, można powiedzieć rykoszetem, ale jednak. To Nek ze starego obozu, no nie wiem. W ogóle nie kojarzę takiej persony z Gotika. Smoczy korzeń, o! Ognista pokrzywa. Słyszę te gobliny, ale one gdzieś tam na górze są. A bo to, ja myślę, że ja w jaskini w ogóle jestem. To jest tylko takie jakby osuwisko ziemne. No się podziało nieźle. Dwa kretoszczury w rzece, no to grubo. I co teraz z nimi? Mogę je zaszczylić? Synek, mości kretoszczurzy! No z dupy żeś tu wleciał, bo jak ja teraz po to je podniosę, to i owo co? Myślisz ty w ogóle czasem... Nie, to było głupie. Nie mogę do nich zejść, bo mnie zaczną kąsać, dziadygi. A, nie mam więcej bełtów. No to... Dobra, no co mogłem, to wymęczyłem. Teraz trzeba iść w bój. Ale kretoszczur to nie jest mocna kreatura, z tego co widzę. Wow, stój! To kurde, mało mi nie zniknął. Dobra. Amulet ochronny? No to tego bym się nie spodziewał znaleźć pod wodą. Nie znajdę. Co to kurde jest za amulet? Czekajcie, no brzmi ciekawie, słuchajcie, no. Amulet ochronny. Czy ja w ogóle jakiś amulet mam na siebie założony? Jakiś mam. Ten do tej pory dawał mi maksymalną ilość punktów życia, a ten... Wyryto na nim litery NEK. Amulet ochronny. Obrona przed strzałami, przed obuchami. Brzmi dobrze, słuchajcie. Brzmi nie głupio. Zagadam do NEKa, bo... No w sumie jest to jego amulet. Ale z drugiej strony może mi go chcieć wyszarpać, więc kto wie. Ja by go chciał zarekwirować, no to raczej... Wolę mu nie oddawać, ale może jakąś godziwą zapłatę w zamian za niego zaoferuję, więc wiecie, może warto spróbować. Czekajcie. Na początek go zdejmę i zobaczymy, co to w ogóle będzie się działo. Nie mogę. Nie mogę z nim na ten temat pogadać, a szkoda. A. Zadanie z nim będzie związane. Aha, no to dobra, to dobrze wiedzieć. Nic do ludziska. No dobra, wracamy w takim razie na tą farmę, z której to wyemigrowałem, można powiedzieć, w nadnaturalny sposób. Niezamierzenie. Kurde, to jest winnica.
Tutaj normalnie winorośla se rosną. O proszę, farmerzy są. O, powodzi się. Dorodny krzak, to co, mogę zerwać wino? W sensie, wiecie, winogrona? Nie wiem. Farmerka. Z tobą bym chciał pogadać. Dla ciebie. Podróż z gildią kupiecką otrzymałeś. Co otrzymałem, przepraszam bardzo? Glade jakiś, czy co? Status Fizer, z tym ani handlarze. To było dziwne. Co mi dał? W ogóle, czy ja to mogę przeczytać? Aha. Mogę przeczytać, ale to mi odbierze punkty nauki. Jest. Notka zachęcająca do skorzystania z usługi. Otrzymałem ją od jednego z członków gildii kupieckiej Aksochsochsochsos Bigos. Potrzebujesz dostać się do wioski Silbach, a może chcesz odwiedzić przyjaciela na winnicy. Gildia kupiecka Aroxos jest tutaj, by ci w tym pomóc. Za drobną opłatą dostaniesz się, gdzie tylko potrzebujesz. Oferuję podróż wozem do wyselekcjonowanych miejsc. Kopalnia gildii kupieckiej, obóz węglarzy, farma Bermara, winnica Rity, winnica La Levenlimen, winnica Silbach, wioska Silbach, kopalnia królewska. Na co czekasz? Wsiadaj na wóz i w drogę. O kurde grubo, teleport mają. No to faktycznie bym się nie spodziewał. Muszę w ogóle iść do warsztatu, bo nie mam bełtów. Zetnij, tak. Tu jest tyle czynności w tej grze, że sam nie wiem, za co się zabrać. Tak sami widzicie, że tak to robię, można powiedzieć, bardzo chaotycznie. Tu trochę tego, tam trochę innego. No ale tak to jest, za dużo rzeczy do robienia. Dobra, pogadajmy. Co to jest za kwiatek? A myślałem, że może się to uda zebrać, ale rdest polny się udało. Hej, ty. Co możesz mi powiedzieć o Archolos? Archolos to wspaniała wyspa, stolica i prawdziwa perła wschodniego archipelagu. Słynie przede wszystkim z wina, ale są tutaj też surowce naturalne i rozwinięta infrastruktura. Nic więc dziwnego, że jest to tak ważny region dla królestwa pogrążonego w wojnie. Znaczną część kampanii Robara finansuje się z tutejszych pieniędzy. Okej. Tak, wiem, że z książek się mogę uczyć za darmo, rozkminiłem to, tylko że muszę punkty nauki w to zainwestować. Na razie nie wiem, czy chcę. Jak życie? Trakty są względnie bezpieczne, ale warto korzystać z naszych usług jako zabezpieczenie przed atakiem tej słynnej bestii, czy grupy bandytów. Okej. No to z tobą więcej nie pogadam. No nic to, słuchajcie, no fajnie by się było poprzechadzać po tych polach, bo tak naprawdę wiele tam będzie do znalezienia. Inna kwestia, że już mnie korci, żeby wejść na tą skałę, bo z pewnością coś tam ciekawego znajdę. To jest fajna gra, że widzę jakieś miejsce, momentalnie mnie korci, żeby się tam wdrapać, bo wiem, że coś ciekawego twórcy dla mnie przygotowali w danym miejscu, nie? A raczej podejrzewam, że jest taka możliwość, żeby tam coś wyszperać, tym bardziej, że ta skała wygląda tak, jakby była zaprojektowana właśnie w taki sposób, żeby trochę pokombinować i móc się na nią wspiąć. Tylko że z drugiej strony naprawdę bym nie chciał, żeby te kreatury z pobliskiego lasu do mnie przylazły, bo wyglądały dosyć nieprzyjaźnie. A z nimi jeszcze do tej pory nie miałem przyjemności, więc wiecie. O! Dobrze, ktoś poradę pisał, że naciskanie N pomaga w takiej sytuacji. Nie, tędy nie przejdę. Tamtędy nie, tutaj raczej też nie. Może jeszcze z tej strony bym... O, pomyliłem go! Ło! Kurde, no stary! Leśna bestia, o ja cię panie, co ty to robisz w ogóle? To jest mocne, to mocne bardzo jest.
Długo z tym walczyłem tylko dzięki robieniu uników, ale i tak nie dało rady. Dobra, gdzie ostatnio zapisałem? Tutaj aż naprawdę, ojeje. Dobra, wczytaj. Co zrobi... Co to jest? Wygląda ciekawie, jakaś pradawna twierdza na wyspie. No, słuchajcie, robi wrażenie. Taki zamek, o kurde. Fajnie, fajnie. Żuk Gnojar pokonał grzecha. No nie taki Żuk Gnojar, mój drogi kochany panie, no bo to był leśny Żuk Gnojar. Czemu nie kusza? Bo nie mam pod nią amunicji, bełtów mi zbrakło. Proszę ja ciebie. Aha, dobra, bo ja sobie tutaj zapisałem, żeby mu oddać, ewentualnie spróbować oddać ten naszyjnik. Czyli to już jest po zabiciu tych kretoszczurów. No widzę, że dalej mogę w tą pieczarę iść i tam są jakieś gobliny, ale na razie nie, na razie nie, na razie zbastuję. Czemu nie masz save'a numer 9? Bo jestem debilem i jakoś dwa razy pisałem 8 i co poradzisz? I tak musi być. Taki mamy klimat. Dobra, jeszcze raz pogadam z tym facetem od Glejtów. Co prawda nie wiem, czy to w ogóle jest konieczne, dlatego że on nic dla mnie poza tym Glejtem nie ma, ale w sumie pogadać zawsze warto. Nieco tak. Masz. Dla ciebie. Masz. Dla ciebie. Hej. Zabierz nie! mnie do... Jezus, ale bym zrobił. Co możesz mi powiedzieć? Arch, nic. Jak życie trak. To sobie tak przewinę. Dobra. Tam jest jakiś obóz drwali w ogóle. Kurde, no fajne te wszystkie miejsca, fajne to wszystko jest, tylko że ciężko mi teraz tam iść, zaczynać jakiś kolejny etap gameplayu w nowej lokacji, no bo wiem, że strumyk się kończy, prawdę mówiąc już go powinienem skończyć. Dynia, o, to dobre, dynię będę mógł ugotować. Ja se wyzmę. Trochę tego, trochę owego, wszystko się przyda, panie kochany, co pan to mówisz? Dynia się przyda, no z dyni to zupkę dyniową można zrobić na rym-cym-cym. Polne bestie, no z polną bestią taką normalną to już się bardziej mogę jakoś mierzyć. To powiedzmy, że mniejszy problem dla mnie będzie stanowiło niż taka leśna bestia. Tam chyba widzę jakiegoś człowieka. Dokładnie, tylko znowu pytanie, wiecie, gotiki mają... taką tendencję do kondensowania map, więc to równie dobrze może być jakiś raubiter, który tak blisko wioski sobie siedzi, tej uprawy. No i hun wie, co mu tam po głowie chodzi. Może poluje na jakiegoś grzecha i tylko czeka, aż jakiś grzechu tu przyjdzie i go zagada. No dobra, z polną bestią to już jako taką mogę walczyć, naprawdę, to już nie stanowi dla mnie takiego wielkiego problemu, czy też przeszkody terenowej. Trochę ich tu jest, no mogę tam pooczyszczać to miejsce. No chodź, chodź Jacuś, nazwę cię Jacuś, co ty na to? Wyglądasz mi na Jacusia. Jacuś, co ci będę wielagodą? No świat jest brutalny, Jacuś, no. Czasem jest tak, że ty kogoś gryziesz, czasem jest tak, że ktoś ci w dupę miecz wkłada, no rozumisz? To są takie brutalne prawa natury. I nic ani chybi tego nie zmieni. Żaden postęp technologiczny. Tak musi być. Tak to na tym świecie jest. Tak to Bozia przykazała. Tak to się świat stworzył, proszę ja ciebie. Przyszedł Pan Bóg, powiedział, tak będzie. Taki będzie porządek wszechrzeczy. Ja wam tak mówię. Nic tu nie ma. No i Jacuś nie rozumiał, musiał odejść. Trudno, przykro mi będzie po Jacusiu. Ty mi wyglądasz na Wacusia. Wacuś, co ci będę wielego dołu? Spotkałem kiedyś takiego podobnego do ciebie jegomościa. Jacuś się nazywał, ale nie potrafił ogarnąć porządku wszechrzeczy. On nie wiedział, że czasem mu w dupę miecz wkładają i że to jest normalne i że nie można się na to oburzać. Bo czasem przychodzi gracz i chce polnej bestii włożyć miecz w dupę. I to jest normalne, proszę ja ciebie, tak są tworzone gry komputerowe. A ty jesteś uczestnikiem takowej. Też tego nie rozumiał. I dlaczego? Jakieś niepojętne są te bestie polne, no. Dobra, co tutaj mamy? No była jakaś karawana kupiecka kiedyś. Ktoś tam sobie umarł i ktoś zostawił kij. Widzę, że jakieś takie... ludzie tutaj byli. O kurde, blisko tej góry jesteśmy teraz, prawdę mówiąc. Potężna, potężna. A.
Słuchaj, no ty mi wyglądasz na Janusza, proszę ja ciebie, a to już jest grubszy biznes, jeżeli chodzi o Janusza. Bo Janusz to jest wąsata bestia bezbożna, którą trzeba tępić, gnębić i poniewierać, bo to jest tylko uwłaczająca namiastka polnej bestii. Wydał, o kurde, zaraz padnę. O ty kurde, nie mam hapeków, no to zdupcyłem. Średnio trochę. No nie wierzę, nie? To był jeden na jeden. Jeden cios bym go zabił, jeden cios sam bym umarł. Jeden na jeden sytuacja. Oczywiście, że dałem dupę, ale wiecie dlaczego? Bo to Janusz był. Nie jakiś zwykły Jacuś czy Wacuś. To był Janusz. Z Januszem... Z Januszem to się... To nie jest tak. Janusz to już pewne argumenty ma. 20-35... 20-30... No dobra, czyli muszę to wczytać. Ludziska, nie będę was zadręczał całą tą walką z Januszami, Wacusiami i Jacusiami, dlatego że to już widzieliście. Natomiast pozwólcie, że tego procederu dokonam go poza nagrywaniem, żeby nie było, że jak następnym razem się zobaczymy, to już te wszystkie polne bestie będą z tej konkretnej polanki oczyszczone, a póki co, na razie, szczęśliwej drogi już czas. Cóż mogę powiedzieć, dzisiejszy strumyk, jaki był, taki był. Delikatnie tam w rozwoju się popchnąłem, zawsze coś nowego zobaczyłem, zawsze coś nowego w grze zeksplorowałem, zawsze pogadałem z nowymi postaciami, wykonałem parę misji i tak dalej. Chociaż trzeba przyznać, że jak na 3 godziny gameplayu, to wykonałem stosunkowo niewiele dzisiaj. No i mea culpa, muszę się do tego przyznać, my bad, moje łóżko, po prostu nie podołałem, dałem dupy, zbyt dużo czasu zmitrężyłem na walkę ze szczurami, która była prowadzona w sposób wyjątkowo mocno nieudolny, co zresztą wszyscy widzieli. No i tak to wyszło, no dzisiaj taki strumyk trochę z dupy. Masz. Ale czasem też takie strumyki wychodzą. Nic na to nie poradzimy, tak wygląda świat. Mam nadzieję, że kolejny strumień trochę lepiej wyjdzie, też dobrze się zastanowię, w co będę szedł, jeżeli chodzi o rozwój, no i postaram się, wypatrujcie tej ankiety, jeżeli tylko o niej nie zapomnę, to postaram się taką ankietę stworzyć w zakładce społeczności na YouTubie, gdzie będę was pytał, co byście chcieli, żebym robił w przyszłości, w tej grze, czy szedł właśnie w alchemię, czy też być może szedł bardziej w kowalstwo. No i w zależności od tego, gdzie będzie większość głosów, to właśnie takiego procederu dokonam. Na razie ode mnie to tyle. Mam nadzieję, że mimo wszystko, ile tylko to było możliwe, wam się ta transmisja, ten strumyk podobał. Aż się nie mogę wysłowić z tego wszystkiego. Jeżeli wam się podobało, nie zapominajcie o łapkach. Jeżeli chcecie wspierać kanał, nie zapominajcie także o Patronite. Dzięki niemu zakupuję i nagrywam nowe gry. No i w przyszłości, kto wie, co zakupię i jeszcze na waszych oczach nie nagram. Trzymta się ludziska, no i spokojnego weekendu. Aha, składki się uzbierały, no to musi być hymn Grzechosławii. Wczoraj dla Boga chyba o nim w ogóle zapomniałem. Takowoż więc, dokąd proś się zmierza? Powiedz mi Janusz, powiedz mi Janusz. Rusza swe raciczki jak zdziewne trzewiczki. Pomyka tu i pomyka tu. Rusza swe raciczki jak zdziewne trzewiczki. Pomyka tu i pomyka tu, ryjek swój różowy wpycha w ziemię tak, wpycha w ziemię tak, bo to trzoda chlewna, zwinna niczym zebra, lubi truflów smak, lubi truflów smak. No i takowoż to pięknie zakończyłem dzisiejszą transmisję. Trochę dyni również zyskałem, jakieś tam placki dyniowe w przyszłości z tego będzie można napitrasić. No i tyle ludziska, mam nadzieję, że miło spędziliście czas i obiecuję, no nie mogę obiecać, że tak będzie, ale mogę obiecać, że chociaż się postaram. Mianowicie postaram się, żeby kolejny strumyk z Gotika był już nieco bardziej ogarnięty i żeby po prostu na nim mi to wszystko lepiej wyszło, bo na razie no to widzicie, że dzisiejsze spotkanie było jakkolwiek miłe, ale no ale jednak nieco nieudolne z mojej strony. Nic to, trzymta się ludziska, prosiaki poleciały na czatach, prawilność to jest, no i do następnego, na razie. Teraz przy odrobinie szczęścia muszę to wszystko... Wow! Zaraz. God damn it! Chryste panie, co się zdupcyło? O! Teraz będzie dobrze. No to na razie.